Krzysztof Czarnecki i pani radna Jolanta Pietrus. Jeszcze bardzo proszę o zagłosowanie. Ja zagłosowałam. Dziękuję, przeszło. U mnie się kręci. Pani przewodnicząca. I nie mogę. O, teraz jest. Już dziękuję, wyniki już przechodzą. No i znowu mamy, szanowni państwo, tutaj jakąś delikatną kolizję, bo mi się tutaj wyświetliło, że są nieobecni radni, a ci radni są obecni. Pani radna Beata Jacyszyn, czy słyszy mnie pani? Pan radny Juliusz Góraj, czy mnie słyszy? Tak. Bo tutaj mam, że jest pan nieobecny. Jak pan głosuje, pani radny? Tak, no to póki się nie zaloguję skutecznie, wobec tego zagłosuję ustnie. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Witold Kiełbasa. Pan radny Witold Kiełbasa jeszcze nie zagłosował. Czy pan radny Witold Kiełbasa mnie słyszy? Pan radny Witold Kiełbasa, nadal pana nie słyszę. Przepraszam, właśnie udało mi się skontaktować z radnym Kiełbasą. On się w tej chwili loguje, widocznie miał jakieś problemy przez jakiś czas. Dobrze, ale może by zadzwonił. Więc się spotka i z nami będzie. Dał, bo no nie wiadomo, bo pani radna Beata Jacyszyn też ma problemy z logowaniem się. A nie ma pan tabletu? Odłożę na sekundkę, ale proszę się nie rozłączać, proszę. Czy radny Witold Kiełbasa mógłby zadzwonić i określić, czy jest za, czy przeciw, czy się wstrzymuje? To pani przewodnicząca, ja już o to zadbam, dobrze? Sekundka. Dobrze, tylko na głośno mówiący, bardzo proszę. Tak, oczywiście. Tylko pani pozwoli, uprzedzę najpierw rozmówcę, że... Dobrze, przepraszam, bo dzwoni pani radna Beata Jacyszyn. Beatko, mnie jeszcze też nieobecna. Ja głosuję, jeżeli chodzi o porządek obrad. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jestem, ulokuję się, myślę, że za chwilę się zalokuję. Dobrze, dobrze, dziękuję. Pani radna Beata Jacyszyn potwierdziła, że jest za, czyli zostaje nam jeszcze pan radny Witold. Uwaga, uwaga, jest pan Witold Kiełbasa na łączach. Tak. Głosuję za porządkiem obrad. Dziękuję bardzo. Czyli szanowni państwo, stwierdzam, że za porządkiem obrad głosowało, za przyjęciem takiego porządku obrad głosowało 21 radnych. Punkt trzeci, powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radną Magdalenę Słupińską. Czy radni wyrażają zgodę na udział pani Magdaleny, radnej pani Magdaleny Kupińskiej na przewodniczącą, na w ogóle przewodniczenie tej komisji? Wnoszę o przegłosowanie tego jednoosobowego składu komisji. Kto z państwa jest za? Pani Magda wyraża zgodę? Tak. Już wcześniej rozmawiałam na ten temat z panią Magdaleną. Wyrażam. Przypominam, kto z państwa jest za taką komisją, za składem takiej komisji? U mnie tablet do głosowania kręci i nic nie wyświetliło. To jest akcja Kręcimy dla Sieradza, jest taka akcja. Ja jestem za, bo u mnie chwilowo niedostępne. Panowie, odświeżcie tablety i będzie dobrze. Odświeżyłem i chwilowo niedostępne. O, mam, dziękuję. To nie, mam sesję, później.
Wyniki przychodzą. Szanowni Państwo, 18 radnych głosowało za powołaniem takiej komisji, 3 radnych wstrzymało się. Stwierdzam, że komisja uchwał i wniosków w wyżej wymienionym składzie została powołana. Przechodzimy do punktu 4. Interpelacji radnych, zapytania mieszkańcy. Bardzo proszę radnych o składanie interpelacji. Na wszystkie interpelacje, wnioski zgłoszone na piśmie będzie przez prezydenta miasta Sieradza udzielana odpowiedź pisemna. Bardzo proszę Państwa radnych. Proszę o głos. Bardzo proszę, pan wiceprzewodniczący Marcin Sośnicki. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, ja mam taką krótką interpelację, ale dotyczącą nowo wybudowanego odcinka ulicy Górka Kłodzka. Tam mieszkańcy zwrócili się do mnie już kilkakrotnie z takimi uwagami, że przy zakładzie, który tam się znajduje, pracownicy przejeżdżają przez te chodniki, parkują w sposób taki dość nieucywilizowany. Tam w niektórych miejscach podobnie, że już te krawężniki obrzeża są powykruszane, następuje dewastacja tej drogi, która tyle co została oddana. Proszę o jakąś interwencję albo u tego przedsiębiorcy, albo w jakiś inny sposób. Dziękuję. Proszę o głos. Ja też proszę. Proszę pan radny Cezary Szydło. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni radni. Ja chciałem poprzeć prośbę mieszkańców ulicy Działkowej. Pismo mieszkańców ulicy Działkowej zostało wysłane do pana prezydenta, zresztą my skany też dostaliśmy i chciałbym poprzeć tą prośbę o wyremontowanie chodnika, które jest w stanie fatalnym i taka po prostu prośba. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Witek Jurasa. Dzień dobry, panie prezydencie, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Chciałem zgłosić interpelację w imieniu mieszkańców tutaj Sieradza o uporządkowanie dorzecza Żegliny wzdłuż ulicy Grodzkiej, gdyż tam jest strasznie, tam dorzecze Żegliny zarosło. Jest dużo tam śmieci, się znajduje, ludzie wyrzucają, dlatego chciałbym prosić tutaj o uporządkowanie tego terenu. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca. Proszę o głos. A jeszcze przepraszam, panie prezydencie, jeszcze tutaj pan radny Ryszard Korka, bardzo proszę. Proszę o głos. Bardzo proszę, pan radny Ryszard Perka teraz. Dziękuję. Dzień dobry. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Ja chciałbym interpretację taką interwencyjną w imieniu mieszkańców na ulicy Chodkiewicza, na osiedlu Hetmańskim. Ulica jest w bardzo dramatycznym stanie, nie idzie się po niej poruszać i bardzo proszę o interwencję. Ja nadmieniam, że na ulicy Chodkiewicza i Sobieskiego projekty na budowę tych ulic już istnieją od 2 lat. Bardzo bym prosił w imieniu mieszkańców o załatwienie tej sprawy. Dziękuję. Mogę? Zbigniew Miśkiewicz się zgłasza. Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Miśkiewicz. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja krótko interpelację w sprawie dróg. O zimowych zniszczeniach dróg właśnie prosiłbym o połatanie dziur i wyrównanie ulicy Krętej, Wiejskiej i Błotnej oraz wyrównanie dróg nieutwardzonych w Zapuście i Woli Dzielnickiej. Dziękuję. Pani przewodnicząca. Bardzo proszę, radny Mirosław Antoni Owczarek. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie. Chciałbym zwrócić uwagę na po raz kolejny na park Bronieckiego. Znowu nie ma tam w wielu miejscach światła, to raz. Drugi raz po zimowej akcji posypywania alejek w dalszym ciągu, mimo że Sieradz jest już posprzątany, tam w tym parku piasku na tych alejkach jest moc. Bardzo proszę, nie wiem, czy to należy chyba do miasta, bo park jest miasta, lampy tak samo, o
tych ludzi, którzy mają, dbają tam i przyjeżdżają i konserwują oświetlenie, żeby w końcu jeździli tam systematycznie i uzupełniali to wszystko, co gaśnie między paroma dniami, o których teraz mówiłem. No i posprzątanie tych alejek z piachu zalegającego te alejki. Dziękuję bardzo. Proszę o głos. Bardzo proszę o głos. Władysław Owczarek. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo radni, ja oczywiście też mam interpelację dotyczącą naszych dróg. Przede wszystkim chciałbym, żeby zrobić przegląd kostki brukowej, która się sypie. Jest to ulica Zamkowa, tam już bardzo dużo tej kostki nie ma. Ogrodowa, Kolegiacka, wjazd do rynku Zamkową. To są najgorsze odcinki tej kostki brukowej. I problem dotyczy jeszcze również ulicy Spółdzielczej, która jest w bardzo fatalnym stanie. Prosiłbym, żeby to były pierwsze priorytetowe naprawy wiosenne tych naszych dróg. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, proszę o głos. Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Czarnecki. Panie prezydencie, pani przewodnicząca, szanowni radni. Ulice praktycznie są wszystkie do naprawy i tutaj przegląd ulic należy zrobić, ale zwrócić uwagę, panie prezydencie, na parking przy stadionie tam w parku na Mickiewicza. Są tam fatalne dziury i dojechać do tego parkingu, a już to było raz poprawiane, jest, no można urwać zawieszenie i tylko tam jest taka pryzma tego grysiku do nasypania i może by to ktoś wreszcie zrobił, bo naprawdę dojazd jest fatalny i to tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana radny Stanisław Kosatka. Pani przewodnicząca, pani prezydencie, szanowni państwo, taka serdeczna prośba, to już kolejny rok, bo jest tak, naprawiana, chodzi o nawierzchnię, chodzi o ulicę Zamkową, ulicę Stawową, tylko że na Zamkowej kostka, natomiast kamień, tak zwane te kocie łby, taki kamień, który powypadał, są takie ubytki, że już nie mówię o tym, jak się tam przejeżdża autem czy na rowerze, to nie da się, że tak powiem, normalnie na rowerze przejechać czy przejść. Dlatego taka serdeczna prośba o może przychylenie się i naprawienie, żeby odpowiednie służby się tym zaopiekowały, zadbały o to, tak? Bardzo proszę, bo tu już wcześniej przedmówca mówił, radny Owczarek, tak? Mówił, że te nawierzchnie są w fatalnym stanie, to też potwierdzam, bo też zaobserwowałem. I na ulicy Kolegiackiej również ta mała kostka, ten nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale w każdym razie też tam są ubytki, taka serdeczna prośba, żeby się nad tym pochylić, żeby nie daj Boże nie doszło do jakiegoś nieszczęścia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma jakieś interpelacje? Tak, ja proszę, ja, pani przewodnicząca. Proszę, pani radna Magdalena Słupińska. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo, dołączam się do prośby pana radnego Szydło i również proszę o remont na ulicy Działkowej, gdzie podpisali się wszyscy mieszkańcy, którzy proszą o remont chodnika. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma? Jeszcze. Witold Kiełbasa. Bardzo proszę, pan radny Witold Kiełbasa. Szanowna pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowna rado. Chciałem tutaj przypomnieć, bo składałem tutaj interpelację w ramach komisji i prośbę do pana prezydenta i służb, aby po sezonie właśnie jeszcze tutaj zimowym zajęły się tutaj, bo tak samo mieszkańcy Sieradza zgłaszają mi na ulicy Jagiellońskiej, Jaworowej i Łokietka naprawę tutaj dróg po zimie, bo bardzo są podziurawione te drogi i już jedna osoba nawet tutaj mi zgłaszała, jeżeli chodzi o Żaromskiego też, między innymi, że uszkodziła samochód w dziurach tych, które są na Żaromskiego i musiała udać się samochodem do zakładu naprawczego, bo zawieszenie się uszkodziło. Także proszę pana prezydenta, jeszcze dodatkowo tak samo Żeromskiego ewentualnie. Wiem, że tutaj już dzisiaj widziałem, że pojawiły się służby i coś tutaj naprawiają, jeżeli chodzi o te płyty betonowe, jak się zjeżdża z Żeromskiego od strony liceum w dół, w stronę Krasawnej. Coś tam już zaczyna być robione, czyli naprawiane. Także jeszcze raz bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Ja może tak podsumowując tę ulicę, pozwoliłam sobie też udzielić głosu. Proponuję, żeby pracownicy, którzy zajmują się drogownictwem, żeby zrobili przegląd wszystkich ulic, które należą do miasta, prawda? Nie patrząc, czy ta jest lepsza, ta moja, ta kolegi. Żeby ja zrobić popieram panią przewodniczącą. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Ja może słowo, bo pani przewodnicząca, panie prezydencie, ze względu na to, że wszystkie interpelacje były odnośnie dróg, to proponuję zmianę budżetu, żeby 95% budżetu szło na drogi, a na te pozostałe rzeczy 5%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Pani przewodnicząca, jeśli można. Bardzo proszę, pana radny Juliusz Góraj. Dziękuję. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni radni, panie prezydencie, chciałbym zgłosić interpelację, której uprzejmie proszę o udostępnianie na stronach internetowych Urzędu Miasta Sieradza rejestru umów zawieranych przez miasto Sieradz. Tego rodzaju forma zapewnienia jawności ponoszenia wydatków publicznych stanowi dobrą praktykę, do której warto powrócić. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych dane osobowe podmiotów będących stronami umów cywilnoprawnych zawieranych z podmiotami publicznymi korzystających z majątku publicznego są jawne. Każdy kontrahent władzy publicznej otrzymujący korzyści pochodzące ze środków publicznych jest osobą mającą związek z pełnieniem funkcji publicznej, o której mowa w artykule 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej i w zakresie, w jakim informacje dotyczą tego związku podlegają udostępnieniu jako publiczne, więc tutaj podpadają wątpliwości, w związku z którymi, jak pamiętam, pan prezydent zarzucił prowadzenie tego rodzaju rejestru. Apeluję o to, żeby do tego powrócić, bo nie ma żadnych powodów, żeby tego nie robić, a to jest bardzo dobra forma zapewnienia jawności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Grzegorz Delida. Ja mam takie zapytanie. Grzegorz Delida. Ja mam zapytanie, chodzi mi o projektowaną ulicę Uniejowską. Czy mamy jakieś informacje dotyczące postępu w tych pracach? Etapie prac. Oczywiście jako radny mogę się o tym dowiedzieć, natomiast jeśli chodzi, jesteśmy na sesji, więc może mieszkańcy, którzy się dopytują, są zainteresowani. Jeśli oczywiście takie informacje posiadamy. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Bardzo proszę. Pan radny Witold Kiełbasa. Jeszcze raz pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. Chciałbym zgłosić interpelację, odnośnie już nie wskazując już lokalizacji dokładnie, ale dokonania przeglądu oświetlenia lamp, gdyż znaczna ich część wydaje mi się, że podlega wymianie z racji tego, że może zagrażać życiu mieszkańców Sieradza, bo jest w znacznym stopniu skorodowana. Kiedyś taką lampę, czy dwie lampy wskazywałem na ulicy Jagiellońskiej, gdzie były do połowy przegryzione już tą korozą. Także prosimy o dokonanie przeglądu, ewentualnie w pierwszej kolejności wtedy dokonania wymiany tych lamp czy oświetleniowych, które faktycznie zagrażają życiu mieszkańców Sieradza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o głos. Bardzo proszę, pan radny Stanisław Posadka. Ja jeszcze chciałem, szanowna pani przewodnicząca, panie prezydencie, chciałem jeszcze taką prośbą na ulicy Portowej, tam koło mostu Wantowego, na tym parkingu, często wieczorami zbiera się tam młodzież, czy to są motocykle, czy to są samochody i robią tak zwane, no to jest niebezpieczne, robią tak zwane bączki. Hałas jest niesamowity, proszę mi uwierzyć. Dlatego taka serdeczna prośba do odpowiednich służb, była to policja, straż miejska, żeby może w miarę często jakieś tam patrole były, żeby no, zaniechać czemuś takiemu. Taka serdeczna prośba. To już od siebie, to jest moja taka interpelacja od siebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze, nie słyszałam, kto jeszcze chce zabrać głos? Zbigniew Czarnecki. Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Czarnecki. Panie prezydencie, pani przewodnicząca, szanowni radni. Nawiązując do tego, co powiedział przed chwilą pan Stanisław Kosatka, to ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, to co się dzieje na tym parkingu. Często bywam tam w sobotę i w niedzielę rano z psem nad rzeką i na tym parkingu jest mnóstwo świeci. W soboty widać tam człowieka sprzątającego z komunalnej i często rozmawiamy, bo to jest mój znajomy.
Naprawdę mogłaby tam policja podjechać. Mają teraz chyba kupione te samochody na numerach cywilnych i trochę mandacików tam wlepić, bo to jest zgroza tych śmieci tam. Naprawdę to, co mówi Stasiek, to jeszcze jest kręcenie bączków, to nic, ale oni piją w tych autach. Jest śmieci, duje śmietnik, są kosze na śmieci, butelki wyrzucają przez auta, szkło natłuczonego dużo na tym parkingu. I no niechby się tam właśnie policja udała i od czasu do czasu tam nawet takie surowe mandaty wlepiła, to by się przydało tak profilaktycznie dla tych ludzi tam, bo naprawdę brud, smród tam robią taki, że jedzenie, nie jedzenie wywalają wszystko na tym parkingu. Naprawdę. No. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę Pana Prezydenta. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich Państwa radnych, bo nie miałem okazji się przywitać. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsza myśl, która przyszła mi po Państwa interpelacjach, to znakiem tego, że wiosna wkroczyła w przestrzeń miejską pełną parą. Proszę mi wierzyć, że wsłuchujemy się z panem Tomaszem, naczelnikiem Bekalarkiem, bardzo uważnie w to, co Państwo mówicie na temat dróg. I pierwsza myśl, która przyszła, to jest duża część dróg, które nie są drogami naszymi. Doskonale wiecie, mówię tutaj o kolegiackiej, o spółdzielczej. Z pewnością będziemy w Państwa imieniu takie informacje składać do Starostwa Powiatowego po to, aby zajęło się Powiatowy Zarząd Dróg, aby zajął się tymi drogami. Co do naszych dróg, proszę mi wierzyć, i tutaj Pani Przewodnicząca wnioskowała o to, aby dokonać gruntownego przeglądu wszystkich dróg. I muszę tutaj powiedzieć, właściwie nie na usprawiedliwienie, co trochę przybliżyć Państwu sposób pracy. Pani Iwona Strumińska, kierownik referatu dróg, taki przegląd już dokonywała dawno, dawno temu. Dawno, mówię tutaj miesiąc temu czy półtora, jest to zdiagnozowane. Każdego dnia na bieżąco wyjeżdża i kontrole takie przeprowadza. Nie było żadnego usprawiedliwienia i pomimo tego, że właściwie cały referat był wyłączony na półtora, prawie dwa tygodnie z pracy, dlatego że mieliśmy w tamtym referacie koronawirusa, to te prace się toczą na bieżąco i takie przeglądy są prowadzone nie tylko dróg, ale również i oświetlenia, na co Państwo zwracaliście uwagę. Te diagnozy są przeprowadzone. Wsłuchujemy się we wszystkie głosy i to jest zidentyfikowane, to co mówił Pan Radny Kiełbasa o ulicy Jagiellońskiej. Mamy świadomość tego, jak wygląda ulica Zamkowa, ale dzisiaj chciałbym powiedzieć, że tam już prace związane z uzupełnianiem kostki trwają. Mamy świadomość tego, jak wygląda droga, czy ulica miejska, wiejska, kręta, krótka, jak wyglądają pozostałe drogi na bieżąco w ramach posiadanych środków. I tutaj mówię o 800 kilkudziesięciu tysiącach, które Państwo przeznaczyliście na remont w budżecie, bo na tyle nas na razie było stać. Zobaczymy, jak się będzie budżet kreował i mamy w planach powiększenie tych środków. Te prace będą się na bieżąco odbywać. Nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić w ciągu jednego dnia, ale sukcesywnie te drogi będą naprawiane. Kilka słów jeszcze chciałem powiedzieć tylko o ulicy Górce Kłodzkiej. Ja proszę Pana Przewodniczącego, jeżeli ma adresy do tych osób, które mieszkają przy tej ulicy i zgłaszały, to prosimy o informację, bo Pan powiedział, że... Nie mieszkają, użytkują. Proszę nie podać... Powiedział Pan, że zamieszkujących, ale dobrze, to jest jakby... Ale to nie o to chodzi. Tą sprawą już zajęliśmy się miesiąc temu, Panie Przewodniczący. Wysłaliśmy stosowne pismo do właściciela zakładu pracy ze zwróceniem uwagi na to, że właśnie taki proceder się dzieje. Jesteśmy na etapie uzgodnień, ale to odpowiemy Panu na to pisemnie. Tam zaproponowaliśmy właścicielowi zakładu, aby na naszym gruncie urządził miejsca parkingowe, łącznie z obniżeniem ewentualnie tego krawężnika. Jest to zdiagnozowane, jest to już, interwencje zostały miesiąc temu podjęte, także działamy, zostało to zaobserwowane już dawno, dawno temu i te działania już są podjęte.
Co do pozostałych interpelacji, otrzymacie Państwo na piśmie, ale drogi, proszę mi wierzyć, są w zakresie naszego zainteresowania i tutaj Pani Iwona ze swoim referatem bardzo ciężko pracują. W ramach posiadanych środków będą starali się doprowadzić te drogi do jak najlepszego stanu w ramach posiadanych środków. I teraz jakby informacja tą, którą Państwo otrzymaliście, cieszę się bardzo, że odpowiednio wcześniej sygnały od niektórych radnych płynęły, że bardzo ciekawy materiał, bo zapoznali się z tym materiałem. Jeżeli są pytania dotyczące prac, które odbywały się w ciągu ostatniego miesiąca w Urzędzie Miasta, to pozostaje do Państwa dyspozycja, że wiele się działo, to pewnie Państwo widzicie i w tym trudnym czasie staramy się o dużą dozę normalności, tak aby miasto nasze się rozwijało. Jeżeli są pytania, pozostaje do dyspozycji. Bardzo proszę szanownych Państwa radnych o zadawanie pytań Panu Prezydentowi. Tak jak Pan Prezydent powiedział, przypominam, że informacja została przesłana radnym wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Pani Przewodnicząca. Bardzo proszę, Pan Wiceprzewodniczący Marcin Stoczyński. Panie Prezydencie, ja bardziej nie do Pana pytanie, tylko albo w sumie też, bo to też już jest wiadomość dość dawno wiadoma, ale odpowiadając trochę na zapytanie Pana Radnego Grzesia Delidy. Projektowanie ulicy Unijowskiej drugi etap jest zapowiedziane na koniec października 2021 roku. Mieszkańcy o tym dobrze wiedzą, są informowani na bieżąco. To tak z mojej informacji, pewne informacje jestem na bieżąco, w stałym kontakcie z Zarządem Dróg Wojewódzkich i uczestniczę w etapie projektowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O ile dobrze pamiętam, no to tutaj to akurat zapomniałem o tym, ale o ile dobrze pamiętam, to są już konsultacje tak szczegółowe, są mapy wyłożone, także można spokojnie zapoznać się z działaniami związanymi z projektowaną drogą i mieszkańcy mogą składać stosowne uwagi. Także gorąco do tego również zachęcam przez Państwa radnych, jeżeli macie możliwość dotarcia do dużej grupy osób, to bardzo proszę o to, aby jak najwięcej zapoznało się osób z projektowaną remontem drogi. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma jakieś pytania do Pana Prezydenta? Ja mam pytanie. Bardzo proszę, Pan Radny Mirosław Owczarek. Panie Prezydencie, ja chciałbym się dowiedzieć, czy miasto, czy znaczy nie tyle miasto, co służby podległe Panu Prezydentowi, czyli Straż Miejska, nie mogłaby we współpracy z policją zorganizować jakiejś akcji nie polegającej na karaniu, ale na wyegzekwowaniu noszenia maseczek wśród mieszkańców. Jest to naprawdę bardzo trudne, egzekwowalne, ludzie się w ogóle nie przejmują i noszenie maseczek no, nie wygląda za dobrze w naszym mieście. Ja nie chcę, żeby ludzi karać, ale żeby uświadomić, żeby to nosili. Może bezpośredni kontakt ze służbami przyczyni się do tego, że ci ludzie będą nosić maseczki i nie będzie takiej sytuacji jak dzisiaj, że mamy 56 chorych zakażonych w powiecie. Także taka ilość nam przybywa praktycznie codziennie. Może to by pomogło w ograniczeniu tej pandemii. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę swoją opinię wyrazić, to no ja powiem tak, no ja bym te mandaty podniósł jeszcze wyżej, tak, bo wie Pan doskonale, że jakby pouczanie nie przyniesie żadnego skutku. Ja dzisiaj jadąc do pracy spotkałem co najmniej 4 osoby i po prostu nie zdążyłem, bo to były osoby na przejściu dla pieszych, nie zdążyłem z plecaka wyciągnąć maseczek, bo noszę te maseczki ze sobą i jeżeli widzę te osoby, to staram się w uprzejmy sposób zwracać im uwagę i maseczkami obdarowywać, tak, czy jednorazową, czy wielokrotnego użytku. Jestem też przerażony i w każdym spotkaniu z mieszkańcami poprzez Facebooka czy na stronie internetowej powtarzam, czy przez media powtarzam, że jesteśmy nieodpowiedzialni. W niedzielę miałem okazję być na ulicy Jagiellońskiej u swojej mamy i z racji tego, że no wymaga opieki, miałem dużo czasu, żeby obserwować osoby przechodzące po ulicy Jagiellońskiej, to jest ruchliwa ulica, duże osiedle. Naprawdę jestem przerażony nieodpowiedzialnością mieszkańców naszego miasta, bo to nie byli przyjezdni, bo to nie przyjechali w niehandlowy czas, nie przyjechali ludzie z Płaszek, z Burzenina, ze Szczecina czy z Wrocławia, to byli nasi mieszkańcy i jestem porażony tą nieodpowiedzialnością, bo grupy osób, które stoją
blisko siebie, bez zachowania odpowiedniego dystansu, rozmawiają ze sobą, a później wchodząc do sklepu zakładają maskę, no, to świadczy o tym, że mają te maski, ale ignorują to zagrożenie. Ja bym w takim razie tych ludzi woził na oddziały sorowskie. Tutaj myślę, że pani Beata mogłaby wiele powiedzieć na ten temat, jak wygląda z drugiej strony ta rzeczywistość covidowa, bo pewnie doświadczenie takie ma i to chyba by najbardziej przemawiało do ludzi, a jeżeli miałbym wnioskować o cokolwiek, to bym bezwzględnie dużymi mandatami karał, bo odpowiedzialność mieszkańców naszego miasta jest naprawdę na niskim poziomie. Na co również zwracała mi uwagę córka, która przyjeżdża co 2-3 tygodnie z Poznania i mówi, że tam jest całkiem inny świat. Nie wiem, ta odpowiedzialność jest całkiem inna. Tam spotkać kogoś bez maski naprawdę jest wyjątkową rzeczą, a u nas jest to standard. I tak jak mówię, no, przeszedłem kilkaset metrów, czy przejechałem kilkaset metrów z domu do Galerii Sieradzkiej i co najmniej 4 osoby na 5, które przechodziły, były bez maski. Jestem porażony tym brakiem odpowiedzialności. No, wniosek taki może być do straży, ale po to, żeby karać jeszcze wyższymi mandatami, a nie pouczać, bo pouczanie nic nie da, panie radny, w mojej ocenie. Można jeszcze? Panie prezydencie, jeszcze pani radna. Można jeszcze? Ja też bym chciała. Panie prezydencie, moim zdaniem... Państwo, czy ja też mogę słowo? Panie prezydencie, w tej kwestii zgadzam się z panem w 100%, ponieważ wielokrotnie zwracam uwagi osobom, które w młodym wieku, około 40 lat, na to, że właśnie w sklepie nie mają nawet maseczki. No to spotkałam się z takimi brzydkimi określeniami, z epitetami, że po prostu mi było przykro i prosiłam nawet właścicieli sklepów o niewpuszczanie takich osób bez maseczek. No to usłyszałam, proszę pani, jak ja ich nie wpuszczę, to nie będę zarabiała pieniędzy. No więc tutaj się zgadzam w 100%, że jest totalny brak odpowiedzialności. Dobrze tylko, że niewielkie ilości mieszkańców, ale niestety borykamy się z tym cały czas. Także dziękuję bardzo. Proszę pan radny Mirosław Owczarek i później pani radna Beata Jacyszyn. Panie prezydencie, ja jestem może troszeczkę innego zdania. To znaczy też bym najchętniej tych, którzy nie przestrzegają tych przepisów, karał, ale wie pan, wydaje mi się, że najbardziej dotkliwa byłaby nieuchronność kary. Nawet gdyby to miało być tylko 50 zł, ale gdyby każdy zapłacił, byłoby to na pewno dotkliwe. On nie pójdzie do sądu, nie będzie szukał dziury w prawie, żeby się odwołać od tego, tylko zapłaci. A nawet te 50 zł będzie dla niego na pewno bolesne. Dziękuję bardzo. Halo, mogę? Halo, czy ja mogę? Słuchajcie, Beatko, możesz mówić, pani Beato. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo, panie prezydencie. Powiem państwu, że to, co mówi pan prezydent, jest przerażające. Zaczęłam pracę w hali Expo, gdzie poszłam na pierwszy dyżur, gdzie musiałam zostać na kolejny dyżur. Szanowni Państwo, ludzie, którzy tam leżą, 30 lat, średnio 40 lat. Każdy z nas, łącznie z prezydentem, mówią naprawdę, noście maski, myjcie ręce. To jest przerażające. Ja myślałam, że dzisiaj dotrę i będę z Wami uczestniczyć w Urzędzie Miasta. Nie da rady. Kolejnych zarażeń jest tak dużo, że niestety muszę jeździć na wymazy, żeby sprawdzać te ogniska najbardziej zapalne, ale jeszcze raz naprawdę apeluję, znoście maski, zwracajcie uwagę. To, co pan prezydent mówi, ja też naprawdę kogokolwiek spotkam grzecznie, staram się zwrócić uwagę, żeby tą maskę nosił. Docierać do ich rozsądku, bo to tylko spowoduje, że możemy uchronić się przed chorobą i naszych bliskich. Dziękuję. Ja mogę, Zbyszek Muśkiewicz z tej strony. Proszę, Zbyszku. Panie prezydencie, czy pan słyszy? Głośno i wyraźnie, jak mówili w wojsku, panie Zbigniewie. Głośno i wyraźnie. Panie prezydencie. Można? Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Miśkiewicz. Przepraszam, szanowni państwo, ale coś mnie wyrzuciło. Dobrze. Dziękuję. Panie przewodnicząca, panie prezydencie,
Ja w nawiązaniu do głosu pana radnego Delidy i pana radnego Sośnickiego chciałbym się spytać, czy nowo projektowany odcinek ulicy właśnie Uniejowskiej będzie ze ścieżką rowerową, bo ten pierwszy odcinek dość długi, no niestety, ale nie jest. Dziękuję. Nie wiem, czy ja jestem kompetentny panu odpowiedzieć, ale jest pan lekko w błędzie. Ten pierwszy długo projektowany odcinek jest zarówno ciągiem pieszo-rowerowym. To tak na marginesie. A z tego, co mi wiadomo, drugi etap ulicy Uniejowskiej, po jednej stronie jest budowany ciąg pieszy, a po drugiej ciąg pieszy, ale też również rowerowy, analogiczny do pierwszego odcinka. Są projekty, które to określają. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Zbyszek Czarnecki. Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Czarnecki. Ja tylko, proszę państwa, spuentuję to, co żeście mówili o maseczkach i o zakażeniach. W ostatnią sobotę teraz jeździłem, przyszło nas pięciu do pracy wozić te tak zwane pulsosokrometry, jeżeli się dobrze wyraziłem. I powiem wam, że w pięciu mieliśmy co wozić na siedem powiatów, a w ostatnią sobotę, poprzednią, którą jeździłem, jeździliśmy tylko we dwóch. Jest masa zakażeń i przychylam się do tej prośby egzekwowania maseczek i innych obostrzeń. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, już tutaj mam informację. Andrzej Czapnik chciał. Andrzej jeszcze chciał. Panie prezydencie, że Straż Miejska udzieliła 7 mandatów i 47 pouczeń, bo jeżeli jeszcze wrócimy do sprawy noszenia maseczek. Bardzo proszę, panie prezydencie. Nie, pan Andrzej Czapnik się zgłaszał. Ja nie wiem, czy pani przewodnicząca widziała. Przepraszam na emocji. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Czapnik. Panie prezydencie, ja tak chwileczkę jeszcze bym wrócił do stricte tego dokumentu, sprawozdanie z działalności prezydenta miasta Śradza. No tam pan prezydent mówił, że inni radni już mówili też pochlebne tutaj recenzje. Ja bym się też do tego skłonił. Myślę, że pomocny materiał. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze jest publikowany. No radni mają. Ja myślę, że nieraz jeszcze się do tego sięgnie gdzieś nawet za jakiś czas, co dalej się z niektórymi projektami dzieje. Także myślę, że to stanie się, że tak powiem, tradycją, że taki materiał będzie przedstawiany. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Wnoszę o przyjęcie informacji przez państwa radnych. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem informacji pana prezydenta? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Szanowni państwo, udało nam się za pierwszym razem tym razem. Stwierdzam, że 21 radnych głosowało za przyjęciem informacji pana prezydenta. Stwierdzam, że informacja została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy miasto Sieradz na rok 2020. Otwieram dyskusję. Proszę o zadawanie pytań. Żeby nie przedłużać, ja tylko chciałbym, pani przewodnicząca, dwie dane. Chciałbym, żebyście państwo zwrócili uwagę przy zapoznawaniu się z materiałem, ile zwierząt wysterylizowaliśmy i wykastrowaliśmy w bieżącym okresie, że ta opieka jest na bardzo wysokim poziomie i że łącznie kosztowało to nas, przedstawicieli miasta czy podatników, kwotę 370 614 zł. To takie dwie najważniejsze informacje z tego raportu. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Proszę o głos. Bardzo proszę, pan radny Ryszard Terka. Panie prezydencie, na temat sprawozdania w dziale finansowanie poszczególnych zadań kształtowało się w następujący sposób.
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, odławianie, utrzymanie, obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt na kwotę 298 926 zł 90 groszy. Czy nie można ten pierwszy punkt, który tu wymieniłem, na poszczególne te zadania, które były wykonane? Bo ja chciałbym się dowiedzieć, ile kosztuje utrzymanie jednego zwierzęcia, ile odławianie i ile kastracja, bo ogólna kwota to w zasadzie nie działa na moją wyobraźnię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent może odpowiedzieć na te pytania? Przedstawimy to panu radnemu na piśmie, bo to wynika wprost z przetargu, który mieliśmy, tak? I tam są wszystkie szczegóły. Patrzę na pana naczelnika Tomka, tam są wszystkie szczegóły i za czynności dotyczące poszczególnych zwierząt, czyli odławienie, dzienna opieka, kastracja, sterylizacja, poszukiwanie, wszystko jest wyszczególnione. Przedstawimy takie dane, a jest to wniosek do przyszłego raportu, żeby również taki załącznik, czyli cennik z usług, które realizuje schronisko w Czartkach, żeby załączyć Państwu, żebyście wiedzieli mniej więcej, ile kosztuje jedna usługa, o której pan radny wspomniał. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Czy jeszcze macie Państwo jakieś pytania? Ja zabiorę głos. Bardzo proszę, pan radny Mirosław Antoni Owczarek. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Nie wiem, jakie są kary dla ludzi, którzy biorą psy i nie opiekują się nimi. Czy są takie w ogóle? Czy ktoś kontroluje tych ludzi, którzy mają psy i w ogóle się nimi nie interesują? Mówię tu o konkretnym przykładzie. Po niedawnym pożarze na Krakowskim Przedmieściu 48, gdzie uduszono według mnie zupełnie świadomie dwa młode psiaki. I okazuje się, że ta rodzina ma znów nowe psy. Nie wiem skąd i po co. Chyba po to, żeby służyły jako zabawki, a później ewentualnie się ich pozbędzie. Czy jest w naszych przepisach coś takiego, które mówi o niepozwalaniu na zajmowanie się psami osobom, które są zupełnie do tego niepredysponowane. To tylko takie krótkie przypomnienie i pytanie. Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent chciałby odpowiedzieć na to pytanie? No tutaj pan Mirosław Antoni Owczarek dotknął sprawy odpowiedzialności. No tak jak są nieodpowiedzialni ludzie, którzy biorą psy, to są ludzie, którzy maltretują dzieci, nie wiem, staruszków i innych. No to już jest indywidualna rzecz, ale jeżeli pan przewodniczący czy pan Mirosław Antoni Owczarek wie doskonale, znaczy czy wie, czy posiada taką wiedzę, że tym psom się dzieje krzywda, to z pewnością podejmiemy takie reakcje i Straż Miejska stosowne kroki podejmie. O ile dobrze się pamiętam i znam przepisy, no to ja nie widzę tutaj możliwości prowadzenia selekcji osób, które mogą mieć psy czy nie. No ani nie jesteśmy psychologami, ani nie jesteśmy osobami, które byłyby do tego upoważnione. Tutaj, tak jak w przypadku noszenia maseczek, możemy tylko odwoływać się do odpowiedzialności ludzi i tak jak pan Antoni Mirosław ubolewa nad tym, że te dwa psiaki zostały zaczadzone czy uduszone w tej łazience, ja też ubolewam. Może być mi tylko niezmiernie przykro. Możemy obserwować to i patrzeć, co się z tą rodziną dzieje i tutaj nie wiem, czy nie widzę, czy jest pan dyrektor MOPS-u, ale jak będzie prowadzona praca socjalna z tą rodziną, to myślę, że można również zwrócić uwagę na zwierzęta i tyle i aż tyle można powiedzieć. No apeluję do tych wszystkich, którzy psy biorą, żeby się zachowywali odpowiedzialnie, czy koty, a co do strony naszej, miasta, to proszę mi wierzyć, że wszystkie punkty, które zajmują się i sterylizacją i opieką nad zwierzętami, w chwili, kiedy otrzymujemy informację, że coś nie tak działa w systemie, pani Magda Kaczmarek, która ma w swoim zakresie obowiązków takie realizacje
jest zaraz uruchamiana i sprawdza to. A ja nawet nie ukrywam, że na początku tego roku zleciłem taką kontrolę doraźną i przez referat audytu pana Romana Wyremskiego i panią właśnie Kaczmarek został sprawdzony stan opieki nad zwierzętami w Czartkach, ale również i poprawność prowadzenia ewidencji i rozliczeń z Urzędem Miasta i nie stwierdziliśmy uchybień. Także no tutaj te zwierzęta są zaopatrzone i pod odpowiednią kontrolą, a co się dzieje w prywatnych domach, no tego nie wiemy, ale na wszystkie nieprawidłowości będziemy reagować. Panie Przewodniczący, jeszcze dwa słowa, mogę? Bardzo proszę. Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Otóż wymieniona pani, o której mówiłem, dostała teraz mieszkanie na Zamkowej 16, bo gdzieś musi mieszkać. Wywieźliśmy z tego mieszkania, z jednego pokoju, 7 wielkich kontenerów śmieci. 7 serce śmieci, które zgromadziła. I to samo jest w tej chwili robione na Zamkowej 16. To jest, mówi o odpowiedzialności i o tym, co się tam dzieje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, ja tutaj może akurat też, bo tutaj pan radny Mirosław Antoni Owczarek dotknął bardzo ważnego problemu właśnie mieszkań, zaniedbywania tych mieszkań, a przede wszystkim w dużej mierze niepłacenie czynszu za te mieszkania. Ja jak na chyba 2 tygodnie temu na dyżurze, jak byłam, starałam się sprawdzić, jakie jest zadłużenie mieszkań elewatorowych. Szanowni Państwo, jestem przerażona. Dlaczego to mieszkańcy później w jakiś sposób też muszą partycypować w tych kosztach, prawda? Jeżeli ktoś na przykład przez 10 lat nie potrafi płacić za mieszkanie, nie wpłacić nawet 200 czy 100 zł miesięcznie. I też bym bardzo prosiła, żeby też w jakiś sposób to móc rozwiązać, bo szanowni Państwo, to się będzie ciągnęło przez kolejne lata, prawda? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Jeżeli można. Bardzo proszę, pan radny Juliusz Góraj. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni radni, panie prezydencie, chciałbym zapytać o realizację programu, wziąwszy pod uwagę uchwałę z 20 marca 2020 roku. Tam mieliśmy przewidziane na cel określony w paragrafie 18 ustęp 1 punkt 6 sterylizacja suki i kotek, kastracja psów i kotów oraz trwałe znakowanie zwierzęcia za pomocą elektronicznego identyfikatora chipa dla właścicieli zwierząt, którzy zamieszkają na terenie miasta Sieradza, 50 tysięcy złotych, natomiast no, wydatkowana kwota jest znacznie niższa, 29 500 złotych, niewiele ponad. No, w każdym razie chciałbym zapytać, czy przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak zainteresowanych mieszkańców, czy też może opóźnienie rozpoczęcia programu, realizacji programu, czy jakieś inne względy? Bo rozumiem, że też ze względu na niższe wydatkowanie, no przewidziano w tegorocznym programie niższą kwotę na ten cel. Jeżeli mogę, szanowni Państwo, powiedzieć, ta kwota po prostu wynika z mniejszej kwoty, którą uzyskano w wyniku postępowania, znaczy w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w ten sposób. Wstępnie szacowaliśmy na około 50 tysięcy złotych, natomiast po przeprowadzeniu rozeznania na rynku, po rozesłaniu zapytań ofertowych, ta kwota właśnie zmalała do niecałych 30 tysięcy złotych. I stąd wynika ta różnica. Czyli do grudnia włącznie program był realizowany w różnych tam przychodniach, tak? Program był realizowany do końca ubiegłego roku, tak, dokładnie. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania? Czy są uwagi do treści sprawozdania? Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przyjęcie sprawozdania. Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Hmm.
Bardzo proszę, pani Marzenna Komowa, pan Grzegorz Delida i pan Juliusz Góra jeszcze o zagłosowanie. Szanowna pani przewodnicząca, tak? Zagłosowałem od razu i wyświetla mi się komunikat, trwa zliczanie głosów. Dziękuję bardzo. Mnie się wyświetliło. Mnie 21 osób za. U mnie też. Ja jeszcze państwa nie mam wyników, także jeszcze proszę poczekać sekundę. Wciśnij, aby poznać wynik. Tak jest. Wciśnąć, aby poznać wynik. Naciskałam. To niech komisja może przejdzie i zliczy głosy. Poprzednie głosowanie pokazuje. O, szanowni państwo, 21 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania. Przechodzimy do punktu 7. Sprawozdanie z realizacji programu wspierania rodziny dla miasta Sieradza na lata 2020-2022 za rok 2020. Otwieram dyskusję. Proszę o zadawanie pytań. Nie słyszę. Czy są uwagi do treści sprawozdania? Może jeszcze chwilkę, bo tu korzystając z obecności pana dyrektora, może, bo ja wiem, tutaj czytałem o pewnych problemach, które wynikały, przy czym to do tych kolejnych punktów może pan dyrektor parę słów powiedział, jakie problemy, bo tutaj na przykład ja sobie czytałem o świetlicach środowiskowych, czy one były zamknięte w takim, powiedzmy, tym głębszym lockdownie i jeszcze jakieś takie inne. No ta nowa rzeczywistość, która nas otacza. Może parę słów pan dyrektor, jeśli mogę prosić. Bardzo proszę pana dyrektora Krzysztofa Bejnarta o zabranie głosu. Szanowni państwo, odpowiadając w tym pierwszym okresie, marzec-kwiecień 2020 roku, świetlice, klub seniora, dom dziennego pobytu, warsztat terapii zajęciowej były chwilowo zamknięte. Natomiast już w okresie po tym pierwszej fali, po tym twardym lockdownie uruchomiliśmy funkcjonowanie właśnie placówek wsparcia dziennego, dom dziennego pobytu, klub seniora, warsztat terapii zajęciowej, ośrodek adaptacyjny. Świetlice do końca wakacji nie funkcjonowały. Dopiero po wakacjach ruszyły świetlice środowiskowe i tak było tak naprawdę do poniedziałku, ponieważ w piątek ukazała się decyzja wojewody, którą to wojewoda nakazał zamknąć wszystkie dzienne formy wsparcia. W związku z czym od poniedziałku znów nie funkcjonujemy w tych obszarach wsparcia dziennego, czyli warsztat terapii zajęciowej, ośrodek adaptacyjny, świetlica, bo jedną świetlicę uruchomiliśmy na Mickiewicza w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Na Polnej 5 nie działała świetlica z uwagi na to, że tam zbyt dużo innych działalności prowadzimy i nie chcieliśmy ryzykować też bezpieczeństwa dzieci. Ale od poniedziałku już te wszystkie formy, tak jak powiedziałem, warsztat terapii, ośrodek adaptacyjny, klub seniora, dom dziennego pobytu i świetlice decyzją wojewody działalność została zawieszona. Na razie na okres do 11 chyba albo do 9 kwietnia czekamy na dalsze decyzje. Mam nadzieję, że szybko znów wrócimy do funkcjonowania. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma jakieś pytania do pana dyrektora? Nie słyszę. Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przyjęcie sprawozdania, bo tutaj pan dyrektor troszeczkę dłużej z nami będzie przebywał, bo kolejne chyba dwa punkty też odnoszą się do pana dyrektora, także dziękujemy bardzo za przybycie. Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przyjęcie sprawozdania. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu?
Serwer chwilowo niedostępny. U mnie też. U mnie też niedostępny. Sekundkę, szanowni państwo. 20 za, Mariusz Góra chyba coś nieobecny wykazuje. Ale to za psami jakoś mnie wystawiło, że nie byłem ten, a teraz zagłosowałem normalnie znów. Ale pokazuje, że jesteś nieobecny, a reszta jest za. Na poprzednim głosowaniu też tak było, że właśnie... Poprzednie głosowanie, natomiast to głosowanie jeszcze nie umożliwia głosowania wszystkim. Tak jest, wtedy tak samo było. Poprzednie głosowanie nie było w ogóle. Ja też. No dzieją się cuda. Dobra, Grzesiu. Dobra, jak jesteś. Ja też wcisnąłem teraz głosowanie, że jestem, no. Ale złośliwość bardzo... rzeczy martwych po prostu, no. Co zrobić, no. Samo życie. Proponuję odświeżyć, teraz pójdziemy. Proszę jeszcze pan radny Cezary Szydło i pan radny Mirosław Antoni Owczarek. Jak będę miał możliwość zagłosowania, to z pewnością to zrobię. Na razie nie mam możliwości. Pani przewodnicząca? Tak. W poprzednim głosowaniu wychodzi, że Mariusz Góra jest nieobecny. Może musimy zrobić reasumpcję głosowania, skoro on jest nieobecny, jest cały czas z nami. Tak, ale mówił, że jest za. Mamy się głosowanie. A, bo ja tego nie słyszałam. Teraz już mogłem oddać głos. Teraz już, szanowni państwo, zaraz będziemy. Stwierdzam, że 21 radnych głosowało za. Sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie miasta Sieradza za rok 2020. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę pana dyrektora Krzysztofa Bejnerta o zadawanie pytań. Czy są jakieś pytania? Chyba panu dyrektorowi musimy zadawać pytania, a nie pan dyrektor nam. Ale pan radny, czy pan słyszał, że ja prosiłam, żebyście państwo radni zadawali pytania panu dyrektorowi? Wyraźnie to powiedziałam. Nie, nie, było odwrotnie, że pan dyrektor ma zadawać nam, a to taka pomyłka ustawy. Nie, proszę pana, on akurat kontroluje to, co mówię. Ja chciałbym pani przewodnicząca zameldować. Się komunikować. Że strona internetowa jest niedostępna, jeżeli chodzi o głosowanie. Odśwież, Mirek, jeszcze raz. Wierzam co chwila, stary. To wejdź na drugie piętro. Ja potwierdzam słowa pana Mirosława. Szanowni państwo radni, czy macie jakieś pytania do pana dyrektora odnośnie punktu 8? Nie słyszę. Czy są uwagi do treści sprawozdania? Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przyjęcie sprawozdania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dwadzieścia jeden głosów za. Jeszcze pani radna Marzanna Kamola i pani radna Jolanta Pietrus. Bardzo proszę o zagłosowanie. Pani przewodnicząca, już wynik jest. Nie wiem, czy pani ma, czy inni tak samo mają. Nie mam pani radnych, tylko
dlatego czekam. No właśnie. Tutaj... U mnie już jest. U mnie tak samo. Jak u Arka jest, to znaczy już wszędzie. A, no, no chyba, że tak. Ja chciałbym tylko przypomnieć szanownym radnym, że o zgłoszeniu jest pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo, panie Mirosławie. Szanowni państwo, stwierdzam, że 21 radnych głosowało za sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie miasta Sieradza. Za to sprawozdanie zostało przyjęte. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Sprawozdanie z realizacji zadań programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Sieradza na lata 2018-2021 za rok 2020. Otwieram dyskusję. Proszę o zadawanie pytań panu dyrektorowi Krzysztofowi Bejnertowi. Bardzo proszę. Czy są jakieś pytania do pana dyrektora? Może Andrzej Czapnik. Bardzo proszę. Ja znowu do pana dyrektora, szanowni państwo, też może kilka słów. Pan dyrektor by przybliżył, jak wygląda taka bezpośrednia obsługa klientów MOPS-u miejskiego, ten interwencję kryzysową. No rozumiem, że to też oddziaływuje pewnie na zgłoszenia i na, brzydko powiem, na statystyki. Bardzo proszę, Państwa, panie dyrektorze. Obecna sytuacja troszeczkę utrudnia kontakty z klientami, czy to są zarówno, czy to są klienci, którzy korzystają z pomocy społecznej, czy to są ofiary przemocy, czy sprawcy przemocy. Tak samo troszeczkę mamy ograniczone kontakty, biorąc pod uwagę kontakty z instytucjami, które współpracują z nami właśnie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niemniej troszeczkę jest mniej w tym roku, w roku tym sprawozdawczym interwencji, troszeczkę jest mniej wszczętych procedur niebieskie karty. Niemniej zdarzają się takie sytuacje, gdzie dochodzi do zjawiska przemocy. Najczęściej, najwięcej niebieskich kart, najczęściej procedurę niebieskie karty wszczyna policja w ramach interwencji, ale również sporą ilość zakładają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To są takie trzy podmioty, które najwięcej niebieskich kart spośród wszystkich zakładają, najwięcej podejmują interwencji. Utrudniony rzeczywiście jest kontakt zarówno ze sprawcami, jak i z ofiarami, ale tam, gdzie konieczna jest interwencja służb, czy to właśnie służb mundurowych, czy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy Miejskiego Ośrodka, ale w ramach niego funkcjonującego Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, to nasi pracownicy również, oczywiście po wcześniejszym sprawdzeniu, czy w rodzinie nie ma kwarantanny, czy w rodzinie nie ma izolacji, również interweniują w miejscu zamieszkania właśnie naszych klientów. Czy to są, tak powiedziałem, sprawcy przemocy, ofiary przemocy, czy to są osoby, które zgłaszają się do nas o pomoc, chociażby z zakresu właśnie pomocy społecznej, czy to jest pomoc właśnie interwencyjna, czy to jest pomoc, wniosek o pomoc finansową, to tam, gdzie jest taka potrzeba, taka możliwość, to również pracownicy kontaktują się z tymi rodzinami. Przepisy również pozwalają nam na to, żebyśmy kontakty z naszymi klientami, naszymi podopiecznymi przeprowadzali w formie elektronicznej, w formie telefonicznej i tam, gdzie pracownicy nie dostrzegają potrzeby bezpośredniego kontaktu, to również kontaktują się poprzez właśnie takie formy. Również do nas zgłaszają się nasi mieszkańcy osobiście i też są na miejscu z zachowaniem dystansu, w bezpiecznym miejscu, ponieważ stworzyliśmy w sali obsługi dwa bezpieczne stanowiska, gdzie za szybą są obsługiwani właśnie nasi klienci. Mamy dużo środków ochrony osobistej, czyli maseczki, rękawiczki, płyny. Również dla naszych klientów takie środki mamy i jak jest taka potrzeba, to ich zabezpieczamy. Staramy się nie wpuszczać do naszych budynków właśnie osób, które nie mają maseczki. Zobowiązujemy do zakładania maseczek, nasuwania na nos, bo to też często jest właśnie duży problem, a jak trzeba, to też zabezpieczamy w takie środki. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania?
Ja tylko jeszcze panu Andrzejowi Czapnikowi dodam, ponieważ jestem pracownikiem też Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Od początku pandemii, czyli od marca 2020 roku, nie zdarzyła się sytuacja, abyśmy nie podjęli interwencji w związku ze zgłoszeniem instytucji czy konkretnych osób, tak? Oczywiście z takim reżimem przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja, szanowni państwo, w tym miejscu też sobie pozwolę zabrać głos, ponieważ jako pedagog w szkole współpracuję cały czas właśnie z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej, między innymi właśnie z panem radnym Grzegorzem Dylidą. I chciałam tutaj serdecznie w tym miejscu podziękować, bo tak jak i wy państwo cały czas chodzicie do pracy, ja też chodzę i czasami przykro powiedzieć, ale niestety zdarzają się sytuacje, gdzie musi być założona i niebieska karta, i proszę o interwencję właśnie pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Także bardzo, bardzo ciepło i serdecznie państwu dziękuję za współpracę, panu dyrektorowi i pracownikom, z którymi współpracuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze państwo macie jakieś pytania do pana dyrektora? Chciałam zadać pytanie. Bardzo proszę, pani radna Jolanta Pietrus. Panie dyrektorze, chciałam zapytać, a jak wyglądają sprawy z obiadami, które były w MOPS-ie? Czy są wydawane? Jak to wygląda teraz? Obiady są wydawane ciągle nieprzerwanie. W tym twardym lockdownie w marcu, kwietniu 2020 roku, kiedy były apele, wręcz był zakaz wychodzenia z domu, to wielu osobom, szczególnie seniorom i szczególnie osobom niepełnosprawnym, takich, którzy nie mogli wychodzić z domu, te obiady również dowoziliśmy. Nasi kierowcy przy wsparciu Straży Miejskiej, nasi pracownicy dowozili. A kiedy już można było wychodzić z domu, kiedy troszeczkę stało się bezpieczniej, to już nie dowozimy, natomiast wszyscy mieszkańcy mogą z tych posiłków skorzystać. Obiady są przygotowane w naszej kuchni, natomiast zamkniętą mamy jadłodajnię. Uruchomiliśmy okienko, uruchomiliśmy bezpieczne miejsce, gdzie w jednorazowych opakowaniach każdy, kto ma decyzję przez dany posiłek, ten posiłek sobie odbiera. No niestety nie wpuszczamy na teren naszego ośrodka, nie można spożyć tego na miejscu, natomiast w styropianowych, tak powiedziałem, jednorazowych opakowaniach każdy, komu ten obiad jest przyznany decyzją, ten posiłek sobie może odebrać i spożyć go w domu. A chciałam zapytać jeszcze jedną rzecz. A jeśli chodzi o dzieci ze szkół, które miały przyznane obiady w świetlicy szkolnej, czy one też są zabezpieczone? Nie. Te dzieci, które mogły korzystać właśnie z posiłków w świetlicy szkolnej, to też przyznawaliśmy te posiłki, które też refundowaliśmy właśnie tym dzieciom, które spożywały. Natomiast wtedy, kiedy już dzieci nie mogły jadać posiłków w szkole, to tam, gdzie rodzina kwalifikowała się do takiego świadczenia, udzielaliśmy to świadczenie w postaci finansowej, w postaci pieniężnej, tak żeby rodzice mogli dysponować środkami, które przeznaczaliby właśnie na zakup posiłku czy produktów żywnościowych. Jako uzupełnienie tylko informacja, że w informacji, sprawozdaniu międzysesyjnym w pozycji MOPS jest, znaczy pan dyrektor takie sprawozdanie złożył, prawie 3000 posiłków wydane w okresie międzysesyjnym. To świadczy o skali pomocy i działań, które MOPS realizuje w ciągu miesiąca. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony radnych? Nie widzę. Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przyjęcie sprawozdania. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Witek, jakie wyniki głosowania?
Takie czarku jak u ciebie. Mój głos tylko. Masz głośno. Musi pani zagłosować jeszcze raz. Pojawiły wyniki, jeśli można. Tak. Ale to jest na trybunie. Ten system nie zdaje egzaminu w ogóle. Mireczku, zgadzam się z tobą w 100%. Ja, szanowni państwo, już czwarty raz teraz głosowałam, bo nie chcę przejść mój głos. Mam na dwie ręce, ale na cztery głosowanie to już jest. Rysiu, to nie są te wyniki, to są wyniki poprzedniego głosowania. Gdzieś nastąpiła przemoc na łączach. Ja muszę, czyli moją sympatyką. Szanowni państwo, ja jestem za przyjęciem sprawozdania, bo jednak jest problem. A kto jest przeciw? Tak. Stwierdzam, że 21 radnych głosowało za. Przepraszam, sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sieradza. Komisje Społeczna, Rewizyjna, Oświaty, Kultury i Sportu, Rozwoju i Budżetowa nie wniosły uwag, pozytywnie opiniując przyjęcie uchwały. Otwieram dyskusję. Skoro wszyscy zaopiniowali pozytywnie, to dyskusja jest zbędna. Nie słychać pani przewodniczącej. Pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca nic nie mówi, dlatego nie słychać. No właśnie, w ogóle. Nie słychać pani przewodniczącej. Teraz to jej nawet nie widać. I słychu nie widu. W urzędzie wirus. Może i dobrze, bo tam ciągle kilka osób bez maseczek chodzi, a tyle o maseczkach mi się rozmawia. O właśnie. Głosujemy. No co, czekamy, bo rozmawiałem przez telefon. Witek, jaki jest wynik głosowania? Witek, nie utrudniaj. No powiedz. Czarku, taki jak u ciebie, powtarzam jeszcze raz. Tu radnych za, Urszula Rozmarynowska nieobecna. Taki jest wynik. Mariusz przejął pałeczkę. Nie przejąłem pałeczki. Rozsądek. Jak jest
To można jajo zjeść. Głosujemy uchwałę. Nie tak. Zrezygnować z tego rodzaju głosowań, bo to jest podobne. Niech zadaje pytanie, kto jest za, kto przeciw, od góry do dołu. No ale wyświetliło się, że jest 20 za. Pani Rozmarynowska mówiła, że jest za, czyli by było 21 za. 21. Wszystko się zgadza. Głosowanie. Witek powiedział, że się zgadza, to idziemy dalej. No Czarku, ciebie też słyszałem, że się zgadzasz. No to jak ja się zgadzam, ty się zgadzasz? Jeszcze pozostała inni radni jeszcze się zgadzają. No trzusty, ja się nie zgadzam. Też mnie nie było, jako nieobecny byłem. Pan Mirek się nie zgadza, no i co? Proszę nie wprowadzać partyzantów. Zablokowano. Szanowni Państwo, proszę o chwilę ciszy, bo pani przewodnicząca pewnie ma problemy techniczne, a transmisja sesji nadal trwa. No ale dyskutujemy o sesji, panie przewodniczący. Słuszna uwaga, panie Marcinie. O, jest jakaś nowa pani. Czy teraz mnie słychać? Tak. Jak najbardziej. Przepraszam, ale nas to z panią radną Magdaleną, słuchajcie, w ogóle wysadziło i tutaj pan informatyk i pani Natalka próbują coś w tym zrobić. Także nie wiem, czy szanowni państwo słyszeliście w ogóle odczytanie punktu 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sieradza. Teraz. Szanowni Państwo, komisje społeczne, rewizyjne. Pani Przewodnicząca, Projekt budżetowy nie wniosły uwag pozytywnie, opiniując przyjęcie uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania w związku ze zmianami w WPF-ie? Już dyskutowali w komisjach. Komisje zatwierdziły pozytywnie to. Głosujemy. Szanowni Państwo, bardzo proszę panią przewodniczącą komisji o przedstawienie projektu uchwały. Madzia. Przepraszam proszę Państwa, ale wyrzuciło nas z internetu i tutaj raz z tego samego monitora prowadziła sesję pani przewodnicząca, a teraz ja jestem. Już czytam uchwałę. Uchwała numer 42 łamane przez 275 łamane przez 2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sieradza na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych uchwala się co następuje. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Sieradza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy jakaś formułka została wygłoszona? Tak, w domyśle. No właśnie. Ula, nie słychać cię znowu. Włącz głośnik. Głosujemy na lidera, tak jak w Sejmie. Każdy przewodniczący klubu... Mikrofon włączy. No, przepraszam, szanowni państwo, bo tutaj przez to zamieszanie.
Kto z Państwa jest za przyjęciem punktu zmiany w WPF-ie? Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Punkt 10. Pięknie. Cudo. Miał być taki cudowny sprzęt, a tu jest... Nie, nie, to jest cicha. Trzeba będzie odczytywać nazwiska i się pytać, bo tego nie zagłosujemy, jak tak dalej pójdzie. Pan radny Jacek Przybyłek, bardzo proszę o zagłosowanie. Pan radny Mirosław Antoni Owczarek. Jestem za, nie zagłosować. Co za? To makabra jest. Mireczku, czy ty jesteś za? Tak, teraz się wcisnąłem. Mirek jest za, więc zakończę głosowanie. Wszyscy za. Dobrze, szanowni Państwo, 21 radnych zagłosowało za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2021 rok. Komisja Społeczna Rewizyjna Oświaty, Kultury i Sportu, Budżetowa oraz Rozwoju nie wniosły uwag, pozytywnie opiniując przyjęcie uchwały. Otwieram dyskusję. Ja bym chciała. Bardzo proszę, pani wiceprzewodnicząca Beata Jacyszyn. Witam szanowni Państwa. Pytanie moje jest tylko, bo jakoś tak nie wychwyciłam tego, do pana skarbnika. Czy ujęte są te zmiany 60 tysięcy na ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu? Tak, są ujęte te zmiany. Proszę. Tak, tak, są ujęte. Dobra, dziękuję Kuba. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania? Nie słyszę. Bardzo proszę panią przewodniczącą Magdalenę Supińską o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała numer 42 łamane przez 276 łamane przez 2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2021 na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Sieradza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do treści uchwały? Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę, pan Sośnicki i pan radny Mirosław Antoni Owczarek, jeszcze proszę. Jestem za, ale nie mogę zagłosować. Natalko, pan radny Mirosław Antoni Owczarek jest za. Tak, teraz zagłosowałem. Dobrze, dziękuję, jeśli już nam przechodzi.
Stwierdzam, że 21 radnych było za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2021. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Sieradza. Komisja Społeczna Rewizyjna Oświaty, Rozwoju oraz Budżetowa nie wniosła uwag, pozytywnie opiniując przyjęcie uchwały. Otwieram dyskusję. Nie słyszę. Bardzo proszę panią przewodniczącą Magdalenę Supińską o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 42 łamane przez 277 łamane przez 2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Sieradza na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o obligacjach uchwala się co następuje. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Sieradza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do treści uchwały? Nie słyszę. Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę, pan radny Andrzej Czapniek o zagłosowanie. Pan Marcin Sośnicki. Bardzo proszę, pan Andrzej Czapniek i Mirosław Antoni Owczarek jeszcze. Jestem za, nie mogę zagłosować. Dobrze. I jeszcze pan radny Andrzej Czapniek. Ja już dwa razy głosowałem i nadal jestem za. No, nie przechodzi nam, także przepraszam, to nie nasza wina. Może niewłaściwie zagłosowałeś, za to nie przyjmuję. Mamy tu moderatora, który to ustala. Właśnie, niech się odezwie. O Boże. Szanowni państwo, stwierdzam, że 21 głosowało za. Przechodzimy do punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i promocji zdrowia na lata 2021-2025. Komisja Społeczna, Kultury i Sportu nie wniosły uwag, pozytywnie opiniując projekt uchwały. Otwieram dyskusję. No ja cały czas czekam. No dobra, idę. Przejdę. Nie słyszę. Bardzo proszę panią przewodniczącą Magdalenę Supińską o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 42 łamane przez 278 łamane przez 2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Samorządu Miasta Sieradza na lata 2021-2025 na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o zdrowiu publicznym uchwala się co następuje.
Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Sieradza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza oraz zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do treści uchwały? Jeżeli nie ma... Proszę, nie będę mógł zagłosować, ponieważ strona znów jest nieczynna. No u mnie, Mireczku, dokładnie to samo. Jest strona internetowa niedostępna. Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Szanowni Państwo, ci radni, którzy nie będą mogli zagłosować, po prostu będę pytała i będziecie odpowiadali, dobrze? Czyli jeszcze raz, Szanowni Państwa, kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Pani Przewodnicząca, halo? Tak. Ja muszę wyjść, zostanę na telefonie. Dobrze, dobrze, Panie Ryszardzie. Dobrze. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Radny Rysiu. Tak? Czy jesteś za... Czy jesteś za... Z przycisłem, no. Dobrze, Anna, dobrze, dziękuję ślicznie. Pan Mirosław Antoni Owczarek. Mirku, czy ty jesteś za? Tak, jestem za. Czy pani radna Beata Jacyszyn jest za? Jestem za. Za i pan radny Marcin Strusznicki? Jestem za. Dziękuję bardzo. Dwudziestu jeden radnych głosowało, Szanowni Państwo, za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przepraszam Państwa, ale naprawdę bardzo trudno się prowadzić. W tej chwili zaglądam do jednego pokoju, wracam do drugiego. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasto Sieradz na rok 2021. Komisja Społeczna nie wniosła uwag, pozytywnie opiniując projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Pani Przewodnicząca, czy mogę? Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, chciałem zwrócić uwagę na kilka zmian w programie w stosunku do praktyki wcześniejszej, zeszłorocznego programu. Więc przede wszystkim zasadą było, że miasto zapewnia możliwość znakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora, czyli chipa, zwierząt mieszkańcom miasta Sieradza. Natomiast teraz przepis brzmi: w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wykonania zwierzęciu wyłącznie trwałego znakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora chipa. Czyli jakby przy okazji programu dotyczącego sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich, co do zasady znakuje się te zwierzęta. Tutaj słusznie dodano, że zabieg obowiązkowego trwałego znakowania nie dotyczy zwierząt już oznakowanych, co oczywiste. Natomiast no myślę, że jednak należy się zastanowić, czy istnieją w ogóle jakieś przypadki, w których znakowanie zwierząt nie jest uzasadnione. Znaczy, czy rozumiem, że teraz przy analizie takiego wniosku, który musiałby specjalnie złożyć mieszkaniec, urzędnik będzie decydował, czy przypadek tego zwierzęcia jest uzasadniony, czy nie. I na podstawie jakich kryteriów, jakie to są nieuzasadnione przypadki znakowania zwierzęcia. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, no bo zwierzę może zaginąć, powinno móc wrócić do właściciela. I no, mieszkańcy powinni mieć prawo z tego skorzystać. Kiedyś to było w ogóle warunkiem zwolnienia z opłaty za posiadanie określonego zwierzęcia. Myślę, że to może budzić pewne wątpliwości. Poza tym, jak mówiliśmy przy okazji sprawozdania, kwota w poprzednim roku przewidziana na program sterylizacji i kastracji była istotnie wyższa, nie wydatkowano całej. No ja mam poważne wątpliwości, czy wszyscy mieszkańcy Sieradza, którzy chcieli skorzystać z tego programu, mogli z niego skorzystać. No a to prowadzi do tego rodzaju problemów, że
że niestety te nasze działania związane z ograniczaniem bezdomności zwierząt nie są tak efektywne, jak mogłyby być, więc zwracam na to uwagę. Chciałbym też zapytać o umowę dotyczącą tych zabiegów, bo mamy określenie gabinetu, który będzie zapewniał całodobową opiekę. Mamy określenie gabinetu drugiego, którego dotyczy zagadnienie sterylizacji tych zwierząt w schroniskach. Natomiast tutaj jest tylko mowa o umowie z Urzędem Miasta, więc chciałbym zapytać, czy ta umowa została już zawarta, czy jest ogłoszony przetarg, jak to wygląda. I po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że przyjmujemy ten program no, prawie na ostatnią chwilę, bo jutro mija ostatni dzień. Prosiłbym jeszcze raz o to, żeby rozważyć, czy jednak taki program to nie powinien być najpóźniej w styczniu procedowany, a konsultowany wcześniej, może w lutym, ale być może nie na ostatnią chwilę, bo też pytanie, co dzieje się w okresie pierwszego kwartału roku, który cały w zasadzie tracimy, jeśli chodzi o realizację tych zadań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent chciałby się ustosunkować do wypowiedzi pana radnego? Myślę, pan naczelnik kilka słów powie? Bardzo tak, oczywiście. Jeśli chodzi o sterylizację słów kotek, kastrację psów i kotów, faktycznie jeszcze nie mamy podpisanej umowy. Natomiast zostało rozpisane zapytanie ofertowe, zostało ono wysłane do gabinetów weterynaryjnych z terminem złożenia ofert do dnia dzisiejszego. Muszę powiedzieć, że dzisiaj w poczcie odebrałem, o ile dobrze pamiętam, 5 złożonych ofert na wykonanie tego zadania. W ramach tego zadania jest do realizacji 73 dokładnie z psy do przeprowadzenia zabiegu oraz 85 kotów również do przeprowadzenia tego zabiegu. I w ramach tych zabiegów są w takiej samej ilości zabezpieczone środki, żeby wykonać znakowanie tych zwierząt. Także każde zwierzę, które zostanie poddane zabiegowi sterylizacji czy też kastracji, zostanie odpowiednio oznakowane. Natomiast jeżeli chodzi o realizację w pierwszym kwartale, to te zadania, mimo że ten program nie został wcześniej przyjęty, to one były realizowane, ponieważ na koniec ubiegłego roku było ogłoszone postępowanie przetargowe, został wyłoniony wykonawca na wyłapywanie i utrzymywanie psów. Mamy też wykonawcę na zapewnienie opieki nad zwierzętami, które uległy wypadkach, dlatego te zadania są realizowane na bieżąco. Mamy taki termin do końca pierwszego, powiedzmy, kwartału. No, został on dotrzymany, o ile oczywiście Państwo radni przyjmą ten program. Być może mógł być on przygotowany wcześniej, ale też tutaj borykamy się z pewnymi problemami kadrowymi z wiadomych względów, dlatego też postaramy się w następnych latach przygotować ten program wcześniej. Dziękuję serdecznie, panie naczelniku. Bardzo proszę. Też nie mogę uzupełnić, tylko pani przewodnicząca, wypowiedź pana naczelnika. To chciałbym zwrócić uwagę, że program, który państwu proponujemy, Przyjaciel, nie problem, pomóż zaplanować populację psów i kotów, to jest również odwołanie do tego, o czym mówiliśmy w interpelacjach, na co zwracał uwagę pan Mirosław Antoni Owczarek, i prosiłbym, abyśmy traktowali ten program sterylizacji i kastracji jako uzupełnienie tego, co dzieje się w zakresie szeroko rozumianej gospodarki czy populacją zwierząt w naszym mieście. Ja tutaj apelowałbym również do państwa radnych, żebyście przemawiali do rozsądku i do odpowiedzialnego czy brania odpowiedzialności przez mieszkańców za swoje zwierzaki, i nie trzeba czekać na jakieś szczególne programy miasta związane ze sterylizacją czy z kastracją.
zwierząt. Ja, biorąc odpowiedzialność 8 lat temu za kota, którego przywiozła mi córka, udałem się do gabinetu weterynaryjnego, zapłaciłem 180 zł i takowej sterylizacji kotki dokonałem. No, to jest uzupełnienie tego, co się dzieje. Tutaj myślę, że powinniśmy głównie myśleć o tych zwierzakach, żeby kontrolować populację zwierząt wolno żyjących. Jeszcze raz podkreślę Państwu to, co jest wynikiem mojej obserwacji w najbliższym moim otoczeniu. Ja naprawdę stwierdzam, że populacja kotów, bo na to zwracam szczególną uwagę, ale nie widzę również psów, które w mojej okolicy znajdowałyby się bezdomne, ale populacja kotów zmniejszyła się drastycznie i to mówię z pełną odpowiedzialnością. Kilka lat temu w okolicy przedszkola numer 15, przy którym są również wystawione budki do zamieszkiwania tych kotów, ale myślę, że również i społeczni inspektorzy to potwierdzą, tych kotów, kociaków, które były z nowych miotów w ciągu roku, czasami dwóch, a nawet trzech miotów było kilkanaście. Ja je znałem po umaszczeniu, bo przemieszczały się i po mojej posesji, i po posesji sąsiadów, obserwowałem je. Dzisiaj żyją dwa koty tylko takie, które są zidentyfikowane i nie wierzę w to, że one się przeniosły ze swoimi zwyczajami w inne tereny i absolutnie twierdzę, że jest tych kotów dużo mniej. Udając się na, wspominałem Państwu o obecności na ulicy Jagiellońskiej, czy nawet na Bronieskiego, tam u rodziny, również nie widać tych kotów, sporadycznie je widać, takie, które się przemieszczają i sieradzanie starsi pamiętają te ilości, które były wcześniej. Ja bym traktował ten program jako uzupełnienie naszego odpowiedzialnego postępowania, a nie konieczność nas miasta. A myślę, że jeżeli w punkcie 5 mówiliśmy o uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość tylko chipowania, no to pewnie są jakieś względy i zdrowotne, i względy, które mogą wpływać chociażby na kreowanie populacji, że wystarczyłoby w takim przypadku tylko zaczipować dane zwierzę, a niekoniecznie trzeba by było je kastrować czy sterylizować. Zobaczymy, co będzie. Pani przewodnicząca, można? Bardzo proszę. Co? Pan radny Zbigniew Czarniacki. Pan raczej wskazuje na to, że pewnym wyjątkiem jest dokonanie samego czipowania bez sterylizacji i kastracji. Czyli właśnie jeżeli ktoś wziął odpowiedzialność, jak pan prezydent mówi, za swoje zwierzę i samodzielnie sfinansował taki zabieg, no to wówczas może się natknąć na dotyczący zaczipowania tego zwierzęcia, no bo okaże się, że ktoś stwierdzi, że nie jest to uzasadniony przypadek. Poprzednie brzmienie tego dokumentu po prostu zapewniało mieszkańcom prawo do tego, żeby zaczipować swoje zwierzę. I myślę, że to jest zasada, która była przejrzysta, klarowna i odpowiadała potrzebom. Natomiast no to jest wyjątek od zasady, że chipuje się przy okazji sterylizacji. A nie tylko przy okazji sterylizacji należy chipować zwierzęta. Wiele zwierząt przecież mamy takich, które zostały poddane zabiegowi, niezależnie od tego, czy to zostało sfinansowane przez miasto, czy nie. I warto, żeby one były chipowane, bo mamy jeszcze wysokie koszty, które są ponoszone przez miasto dotyczące opieki nad zwierzętami bezdomnymi, a to często może wynikać z tego, że po prostu zwierzę się zagubi, właściciel go nie odnajduje, ono trafia do schroniska, cierpią ludzie, cierpią zwierzęcia i cierpi budżet miasta. Więc myślę, że jednak należałoby te zasady zmienić. Będę proponował zmianę tego przepisu i powrócenie do brzmienia przepisu z poprzedniego programu. Chciałem powiedzieć, że no, obserwacje pana prezydenta nie pokrywają się z faktami. Być może one dotyczą najbliższej okolicy, a nie całego miasta. Zwierząt dziko żyjących, kotów wolno żyjących jest raczej więcej, a nie mniej w ostatnim czasie. Natomiast, no, zresztą sam to mam okazję
obserwować, mam okazję nawet czasem zajmować się tego rodzaju zwierzętami. Prosiłbym o zmianę tego przepisu, jak również o takie może bardziej racjonalne podejście do argumentacji, bo to pan prezydent przedkłada nam projekt tej uchwały, a teraz w zasadzie krytycznie odnosi się do finansowania zabiegów ze strony miasta. Może bardziej sprawiedliwym i uczciwym byłaby zasada współfinansowania przez miasto takich zabiegów, bo dzisiaj mamy sytuację taką, że niektórzy właściciele zwierząt w tym programie będą uczestniczyć i będą mieli zabieg w całości sfinansowany przez miasto, a inni będą musieli, jeżeli chcą być odpowiedzialni za swoje zwierzę, będą musieli sfinansować ten zakup w całości samodzielnie. Być może lepszym rozwiązaniem byłoby współfinansowanie przez miasto tych zabiegów, nie w 100%, a w jakiejś istotnej, ale jednak części, skoro tych środków przeznaczamy mniej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent chciałby się odnieść do wypowiedzi pana radnego? Jeszcze ja prosiłem o głos. Przepraszam. Jeszcze pan Zbyszek Czarnecki, i może później jeszcze na koniec krótka puenta. Proszę, pan radny Zbigniew Czarnecki. Panie prezydencie, pani przewodnicząca, szanowni radni. Jestem właścicielem psa, którego nie muszę chipować, bo mój pies jest oznakowany tatuażem, bo to jest pies z rodowodem i też była sterylizowana. Jeżeli ktoś bierze psa lub kota, musi się liczyć z tym, że spoczywa na nim pewien obowiązek. I to są mniejsze, większe pieniądze, ale jesteśmy odpowiedzialni za te zwierzęta. Ja uważam, że ten program jest bardzo dobrym programem. Mamy dobre schronisko zwierząt w Czadkach, tak? Ludzie prowadzą państwo świniarscy i jeżeli państwo spojrzycie, ile psów zostaje adoptowanych, ten program, który oni mają, to jest bardzo dobry program, są audycje radiowe i tak dalej, i tak dalej. I uważam, że państwo świniarscy są bardzo dobrymi fachowcami w tej dziedzinie, a znam ich od lat. I powiem tak, no, ja mam psa, który ma 13 lat. Wszyscy mi teraz odradzali operacji tego psa, bo ma 13 lat i tak samo odejdzie i tak. No, dokonałem zabiegu poważnego, wyłożyłem już niemałe pieniądze na to i ratuję tego psa. Jeżeli ktoś chce być odpowiedzialny i bierze zwierzę, to musi się liczyć z kosztami. Proszę państwa, to nie jest tak, że to jest zabawka, ktoś sobie kupuje psa, dziecku się podoba albo przychodzą wakacje, kopa i poszedł. Psy, bo oczywiście odpowiedzialny właściciel powinien to zrobić, ale to też nie może być tak, że miasto przejmie cały obowiązek tylko wyłącznie na siebie. Albo się jest człowiekiem odpowiedzialnym, albo nie. Jeżeli ktoś nie kocha zwierząt, to w ogóle niech tego nie bierze. Bo nie ma. Panie, to ludzie, którzy nie kocha zwierząt. Zgadzamy, ale na chipowanie Nie popieram pana Zbigniewa Czarneckiego. Bardzo proszę o konkretne pytanie, bo ta dyskusja się zaczyna rozwlekać. Tak, ja, panie przewodniczący, jeżeli mogę, dosłownie dwa słowa tylko. Bardzo proszę pana prezydenta o udzielenie odpowiedzi. Tak, ja bym merytorycznie chciał się odnieść do tego zapisu punktu 5 i odczytywałbym, panie radny Juliuszu Góraj, jako kontynuację zapisów wcześniej ujętych w punkcie 1, 2, 3 i 4, bo tam mówimy o możliwości dokonywania sterylizacji. Dajemy w ramach programu Przyjaciel, nie problem, pomóż zaplanować populację. Mówimy o tym, że przysługuje mieszkańcom i sterylizacja, i kastracja, a punkt 5 jest uzupełnieniem, czyli w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie ma takiej potrzeby albo na przykład nie ma środków związanych z tym, że miasto wyczerpało już limit sterylizacji i kastracji, dopuszczamy możliwość prowadzenia samego chipowania bez konieczności przeprowadzania sterylizacji i kastracji. Zapewniam pana, że urzędnicy pracujący w Urzędzie Miasta Sieradza, zajmujący się akurat tym zagadnieniem zwierząt, absolutnie wykazują się ogromną empatią i ja nie pamiętam przypadku takiego, żeby były środki i żebyśmy nie zrealizowali
chipowania czy innych czynności związanych z pomocą zwierzętom. A jeżeli okaże się, że jest ogromne zapotrzebowanie jeszcze na wykonywanie tego typu zabiegów, a przypomnę, że to jest program, który trwa już parę ładnych lat i myślę, że już nie setki, a tysiące zwierząt zostały poddane takim zabiegom, to zapewniam, że jeżeli taka potrzeba będzie ogromna i tyle będzie, to zgłoszeń, to pochylimy się nad tym, zobaczymy, jak będzie budżet wyglądał w dalszym okresie pandemicznego działania i jeżeli się takie środki pojawią, to z pewnością wzorem lat poprzednich zwiększymy udział finansowy w tych działaniach. Szanowni Państwo, jeżeli można, Pan Prezydent nie może pamiętać takiego przypadku, jeżeli by odmówiono, dlatego że w poprzednim programie, paragraf 15 ustęp 1 brzmiał, miasto zapewnia właścicielom i opiekunom psów zamieszkałych na terenie miasta Sieradza możliwość bezpłatnego, trwałego znakowania zwierząt za pomocą elektronicznych identyfikatorów chipów. Więc miasto miało taki obowiązek, który wynikał z programu uchwalonego przez radnych. I teraz, znakowanie nie jest tak bardzo kosztownym zabiegiem oczywiście jak sterylizacja i kastracja. Wiem, że w poprzednim programie na znakowanie psów była wyodrębniona kwota 5000 zł. Nie było możliwości odmawiania, stwierdzając, że jest to nieuzasadniony przypadek. Nie widzę powodu, dla którego miałby być ten przepis w przedłożonym przez Pana Prezydenta brzmieniu, dlatego wnioskuję o jego wykreślenie i wprowadzenie przepisu odpowiadającego brzmieniu paragrafu 15 ustęp 1, który zacytowałem, z obowiązującego w zeszłym roku programu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce? Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Bardzo proszę Pana Radny Cezary Szydło. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, przerabiamy ten temat z zeszłego roku, że powinniśmy wszyscy łożyć na utrzymanie grupy osób, które mają psy. Nie. Właściciel psa powinien łożyć na utrzymanie tego psa, bo ja na przykład sobie nie wyobrażam, że pan Mirosław Antoni Owczarek płacił na utrzymanie mojego samochodu, mimo że on samochodu nie ma. Tak samo, jak sobie nie wyobrażam, by pan Juliusz Góraj włożył na utrzymanie moich dzieci, mimo że on nie ma dzieci. Zostańmy przy zapisie, żeby każdy był odpowiedzialny za to, co ma. Czyli jeżeli ma pieski, niech bierze odpowiedzialność za utrzymanie pieski, sterylizację i inne zabiegi. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, wydaje się, że został złożony wniosek. Ale Szanowni Państwo, ja proszę sesję, teraz zgłaszała się Pani Radna Jolanta Pietrus i bardzo proszę Pani Jolanta Pietrus. I proszę ja głos Pani Przewodnicząca, Mirosław Antoni Owczarek. Bardzo proszę Pan Radny Mirosław Antoni Owczarek po Pani Jolancie Pietrus. Ja chciałam się odnieść do tej ilości bezdomnych kotów i psów i mogę powiedzieć, że na moim osiedlu, jeśli było kiedyś naprawdę zatrważająca ilość bezdomnych kotów, to dzisiaj może są dwa. Także w skali miasta ten proces przyniósł duże efekty. A to, że może w niektórych miejscach tego nie widać, to nie wiem, czym to jest spowodowane, ale na pewno te wiele lat pracy osiągnęło efekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pana Radny Mirosław Antoni Owczarek. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Oczywiście jestem przeciw temu, co mówi Pan Radny Juliusz Góraj, z tego względu, że jestem właścicielem psa i widzę, jak zachowują się właściciele, odpowiedzialni właściciele psa, psów za swoje pociechy. Czy kotów jest więcej, czy mniej? Ubolewam, że ich jest mniej nawet, ponieważ nieodpowiedzialni mieszkańcy naszego miasta nagminnie wywalają jedzenie na zewnątrz, dokarmiając tym samym szczury i różnego rodzaju pasożyty, które chodzą po naszych osiedlach, a w łowieniu tego wszystkiego pomagają nam koty. Tak właśnie koty, o które powinniśmy dbać i które powinniśmy doceniać na naszych osiedlach. Jeżeli chodzi o psy, uważam, że tak jak Zbyszek Czarnecki, prezydent i inni, którzy są odpowiedzialni za to, te stworzenia, które mają, nie możemy uszczęśliwiać ludzi na siłę, ponieważ będzie tak, jak w wypadku pani Krasowskiego z miesiąc 48. Bierze się psy i w ogóle się o nie nie dba. Biorąc psa, bierze się odpowiedzialność, biorąc kota, bierze się odpowiedzialność. Trzeba znaleźć inną drogę. Na razie ta droga, która jest, zdaje egzamin,
populacji kotów jest troszeczkę mniej. Być może ta sterylizacja przebiega tak, że wszyscy sterylizują na potęgę. Ilość tych kotów trochę się zmniejszyła, bo ja to widzę sam, jak to wygląda. Widzę właśnie, jak się zachowują koty, bo nam w zakładzie gospodarki mieszkaniowej są zrobione specjalne budki, które służą do tego, żeby te koty tam przebywały. I te koty naprawdę nie przeszkadzają w niczym, mimo że ja specjalnie nie przepadam za kotami. Nie przeszkadzają w niczym nikomu. To raz, drugi raz odławiają przynajmniej w tej części, w której jesteśmy, szczury. Jeżeli zniknie całkowicie populacja kotów, będzie cienko i będzie źle, tak jak populacja psów. I wiem o tym, że nie jeden z mieszkańców się radza. Wyłożył ostatni grosz na swojego pupila, byleby tylko jemu było dobrze. Nie, nawet do głowy im nie przychodzi, żeby ktoś ułożył na jego... Czują, że to jest dyshonor dla nich, bo jeżeli się podjął opieki nad swoim zwierzęciem, to opiekuje się z nim do samego końca. Dziękuję bardzo. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma jakieś pytania? Tak, jeszcze ja chciałem. Bardzo proszę, pan radny Mirosław Owczarek. Proszę Państwa, wszyscy dobrze wiemy, że każdy odpowiedzialny właściciel zwierzęcia powinien ponosić koszty utrzymania tego zwierzęcia, ale jak pan radny Owczarek dobrze powiedział, że jednak tak nie jest, to mamy przykład na ulicy Krakowskiej w Przedmieście i dobrze wiemy, że nawet obowiązek czipowania, znakowania nie zmusi wszystkich mieszkańców, żeby tego obowiązku dopełnili. Tak jak mamy przykład z maseczkami, jest obowiązek i tak pół nie nosi, bo uważa, że wirusa nie ma, ewentualnie nie ma ochoty nosić tych maseczek. Więc ja bym się przychylał tutaj do wniosku pana radnego Guraja. A jeśli chodzi o koty, to ja myślę, że pan radny Owczarek Mirosław wie najlepiej, ile ma kotów, ponieważ z tego co wiem, a jestem dość dobrze zorientowany i chwała za to panu radnemu Owczarkowi, bo się opiekuje tymi beznodnymi kotami i wie dokładnie, jakie są przeznaczane kwoty na dokarmianie tych zwierząt, jakie są koszty i że to, co daje miasto, to w ogóle nie wystarcza na te kotki. Prawda, panie Mirku? Nie, panie Mirku Owczarek, popełnił pan zasadniczy błąd. Nie opiekuje się żadnym kotem. Kiedyś przypadkiem znalazłem... Źle jest pan poinformowany. Tak jest, źle jest pan poinformowany. Miał na smyczy, którego prowadzę. Ale obserwuję koty, psy, zwierzęta, ptaki, wszystko to, co pomaga nam żyć i przebywać wśród tych zwierząt. Natomiast doskonale sobie zdaję sprawę, że są osoby, które opiekują się tymi wysterylizowanymi kotami, bo tylko na to łoży miasto i miasto ewentualnie pomaga. I wiem również, że gdyby doszło do jakiegoś wypadku, gdzie właściciel psa, właściciel kota nie miałby pieniędzy na wyleczenie i pomoc dla tego zwierzęcia, taką pomoc od miasta, niezależnie od sumy, by otrzymał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Tak, jeszcze raz ja chciałem zabrać głos. Nie wiedziałam, że ten punkt akurat poruszy taką dyskusję. Jeszcze pan Juliusz Góraj i prezydent chciał się na chwilę włączyć. Ja chciałem jeszcze, panie prezydencie, pani przewodnicząca. Ja nie wiem, dlaczego pan radny Owczarek się wstydzi, ale z tego, co wiem, to nawet wolny dzień od pracy idzie i otwiera bramę przedsiębiorstwa komunalnego, żeby dokarmić te bezdomne kotki. Panie Mirku, nie ma się czego wstydzić. Ale koty nie potrzebują otwierania bramy. Nie potrzebują otwierania bramy. Proszę mi wierzyć. Szanowni Państwo, ja bardzo proszę o konkretną dyskusję. Jeżeli chodzi, pani przewodnicząca, muszę sprostować, bo to jest ewidentne przekłamanie. Otóż w sobotę i w niedzielę tak przychodzę na teren ZGM-u, ażeby dokarmić dwie suczki, które tam mamy w kojcu. I one potrzebują jedzenia. Przy okazji jestem umówiony z panią z Towarzystwa Przyjaciół Kotów, która wchodzi i daje kotom jeść. Zwyczaje kotów są takie, że one w przeciwieństwie do psów, które mogą wytrzymać jedną dobę bez jedzenia, koty muszą być dokarmiane systematycznie. I to nie ulega wątpliwości, ale otwieram dla jednej z pani, ja się tam nie zbliżam do tego stanowiska, gdzie ona podchodzi. Nawet usiłuję przytrzymać
nasze psy przez ten okres. Zresztą koty sobie tam wsiadły. Ale ja nie mam, wspieram ich, tylko w dobroci nie chcę bać. Sam tą panią, a żeby dokarmiła koty. Ale czy dziękuję bardzo, proszę pan radny Juliusz Góral. Dziękuję. Ja może bardziej na temat projektu uchwały. Chciałbym przede wszystkim wesprzeć pana prezydenta, bo mierzy się z drastyczną krytyką swoich radnych, którzy krytykują realizowany przez pana prezydenta program. Dziwię się też, że skoro uważają, że program jest bardzo dobry i dotychczas spełniał swoje założenia, to kiedy proponuje, żebyśmy jeden z przepisów zachowali w tym brzmieniu, jaki był do tej pory, to krytykują mnie, mówiąc, że właściciele powinni ponosić odpowiedzialność za swoje zwierzęta. Oczywiście, że powinni ponosić odpowiedzialność, ale miasto też powinno dbać o to, aby tych zwierząt bezdomnych było jak najmniej. Ja myślę, że znakowanie zwierząt jest dobrym pomysłem, sprawdzonym, stosowanym od dawna i trzeba to po prostu kontynuować, nie zmieniając akurat tej zasady, że po prostu zwierzę można zaczipować. Chciałbym też się odnieść do bardzo dziwnych stwierdzeń dotyczących programu 500+. Ja sobie wyobrażam finansowanie przez osoby, które nie mają dzieci. Tematem tego... Wychowania dzieci przez osoby, które te dzieci posiadają, bo po prostu to w Polsce na powszechną, masową skalę w wielomiliardowych kwotach jest realizowane rok w rok, od kilku lat. Wyobrażam sobie też finansowanie opieki nad zwierzęciem radnego, który mieszka w mieszkaniu komunalnym i to zwierzę tam przetrzymuje. Przecież to jest rodzaj wsparcia ze strony innych mieszkańców miasta, którzy godzą się na to, żeby część zasobu mieszkaniowego, ten zasób, który jest w gestii komunalnej, był wykorzystywany na to, żeby osoby w trudniejszej sytuacji mieszkaniowej wesprzeć w ten sposób, żeby one miały możliwość tańszego korzystania z lokali mieszkalnych. Także jedno i drugie sobie wyobrażam i to się dzieje, więc myślę, że kwota 5000 zł rocznie na chipowanie psów, która w poprzednim roku była przewidziana, to nie jest powód do tak ożywionej dyskusji. Ja proponuję, żebyśmy może w takim razie, skoro państwo tak ochoczo głosowali za poprzednim programem i teraz mówią, że ten poprzedni program jest taki dobry, no to ja proponuję, żebyśmy wrócili do tych kwot i tych zapisów, które były w zeszłym roku, skoro są dobre i nikt nie uważa, że należy je krytykować. To ja nie przyjmuję do siebie w ogóle tej krytyki, tylko uważam, że w jakiś dziwny sposób krytykowany jest pan prezydent, którego tutaj będę bronił, bo uważam, że kontynuowanie tego programu jest słuszne, przy czym zmiany, które są wprowadzane, nie zostały w żaden sposób racjonalnie uzasadnione, więc nie uważam, że powinniśmy z tego rezygnować. Dziękuję. Pani przewodnicząca, ja proszę tylko o reakcję, ponieważ przedmiotową... Ja jestem, szanowni państwo, zaskoczona taką ożywioną dyskusją w tym punkcie. Jeżeli mogę, pani przewodnicząca, ja bardzo proszę, naprawdę postaram się krótko... Jeszcze, panie prezydencie, tylko króciutko, bo pan wiceprzewodniczący... Już nie będę polemizował z wyobraźnią pana radnego Juliusza Góra. Panie prezydencie, udzielono mi głos, ja proszę tylko, żeby nie wiązać takiego programu na temat opieki nad zwierzętami. Bardzo proszę, panie wiceprzewodniczący. Ja prosiłbym tylko kolegów radnych, żeby takiego programu, który teraz omawiamy, nie wiązać z rządowym programem 500+. Tu trzeba troszeczkę bardziej wrażliwości społecznej. Jest to... Przyłączam się do tej prośby. Proszę? Przyłączam się do tej prośby pana radnego. No ale to świadczy o pewnej niedojrzałości. No szanujmy siebie. Mogę, pani przewodnicząca? Czy pan Marcin Sośnicki już jeszcze chce coś dopowiedzieć do swojej wypowiedzi? Nie, pani przewodnicząca, ja tylko poproszę przed głosowaniem nad wnioskiem z uwagi na to, że sprzęt po prostu wyrzucił mnie, żeby pan wnioskodawca powtórzył jeszcze raz wniosek, żebym wiedział, nad czym głosuję. Dobrze, bardzo proszę, pan prezydent. Dziękuję serdecznie. Ja pozwoli panie, że już naprawdę krótko, nie podążam za wyobraźnią pana radnego Juliusza Góreja. Dziękuję pani Jolancie Pietrus za ciekawe spostrzeżenia, które ma na temat zwierząt wolno żyjących, a tylko w celu uściślenia powiem państwu, że zgodnie z ustawą, która reguluje przepisy regulaminu, miasto jest zobowiązane do 8 czynności, czyli zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt,
obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych. I również zwrócę uwagę Państwu, że ten punkt piąty, absolutnie to miały na myśli autorki tego projektu, czyli osoby, które zajmują się, i mówię tutaj o pani Magdalenie i o pani kierownik Karolinie, że jest to uzupełnienie tych czterech wstępnych punktów. Ja rozumiem, że pan radny może to odczytywać inaczej i gwarantuję, że tutaj nikt, kto się zgłosi z wnioskiem o zaczipowanie swojego zwierzęcia, zostanie odesłany z kwitkiem w Urzędzie Miasta i tego z pewnością takie zdarzenie nie będzie miało miejsce. I skoro pan radny wykazał się taką ogromną troską, no to ja proszę, jeżeli taki wniosek jest zgłoszony, żeby całkowicie ten punkt zdjąć z porządku obrad, dlatego że ten dokument podlega również konsultacji z powiatowym lekarzem weterynarii, z organizacjami takimi jak Związki Łowieckie. I ja jakby wypełniając stosowne obowiązki, musiałbym się znowu zwrócić o takie konsultacje, bo ja nie wiem, czy taka zmiana będzie przez powiatowego inspektora weterynarii traktowana jako istotna zmiana, czy nieistotna, i chciałbym dopełnić wszelkich obowiązków. Także gorąco proszę, żeby się nad tym również zastanowić. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Czy pan radny Juliusz Góraj składa wniosek? Tak, złożyłem już wniosek, sformułowałem go precyzyjnie, natomiast... Bardzo proszę, bo pan wiceprzewodniczący prosił mnie, żeby pan jeszcze głośno sformułował, powtórzył ten wniosek, żeby wszyscy słyszeli. Dobrze. Panu prezydentowi wyjaśnię, że konsultacje dotyczą projektu uchwały, nie znaczy... Ale panie radny, ja proszę o złożenie wniosku. Naprawdę, już nie wchodźmy w dalszą dyskusję, bo to niczego nie prowadzi. Nie, pan prezydent kwestionuje możliwość w ogóle złożenia przeze mnie takiego wniosku. Bardzo proszę. Chciałbym radnym wyjaśnić, że nie ma racji. Natomiast jeśli chodzi o mój wniosek, to proponuję, aby w paragrafie 15 wykreślić punkt 5 w brzmieniu: w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wykonania zwierzęciu wyłącznie trwałego znakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora chipa, a wprowadzić przepis w brzmieniu paragrafu 15 ustęp 1 poprzednio obowiązującego programu. To jest: miasto zapewnia właścicielom i opiekunom psów zamieszkałym na terenie miasta Sieradza możliwość bezpłatnego, trwałego znakowania zwierząt za pomocą elektronicznych identyfikatorów chipów. Czyli oraz, to jest wniosek, rozumiem, tak? Oraz drugą zmianę dotyczącą paragrafu 18 ustęp 1 punkt 6, zmiana kwoty 30 tysięcy złotych na kwotę 50 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Czy szanowni państwo radni słyszeli wniosek? Proszę o głosowanie tych wniosków odrębnie. Pani przewodnicząca, jeżeli mogę, nie mogę się na to zgodzić, dlatego że... Panie prezydencie, tak, bardzo proszę. Ja jestem wnioskodawcą i przypomnę panu, że na podstawie artykułu 11a Rada Gminy, wypełniając obowiązek ustanowienia programu, uchwala go corocznie do 31 marca, a na organie, czyli na prezydencie, zgodnie z punktem tymże 11a, artykułem 11a, przepraszam, tak, 11a w punkcie 7 stanowi to, że projekt programu, o którym mowa w ustępie 1, wójt, burmistrz, prezydent miasta najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, i dzierżawcom oraz zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze. Ze względu na to, że chcecie państwo wprowadzić zmiany w tym programie, to ja czuję się w obowiązku przedłożenie tego programu do ponownej konsultacji, a nie widzę już możliwości zwiększenia finansowego, dlatego że to rodzi za sobą skutki finansowe w budżecie. Tak.
Może przegłosujmy wniosek, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może wtedy nie będzie problemu. Szanowni Państwo, bardzo proszę, zarządzam 15 minut przerwy, bo tutaj też pracownicy muszą się przygotować do zapisania tego wniosku. 15 minut przerwy. Jest godzina 16.20. O 16.45 zapraszam Państwa. Ja pierdolę. Znałeś tych ludzisków? Miałeś już ludzisków? Nie mówię, miałeś już ludzisków?
Ja już się włączyłam. Jakbym wiedziała, że to tak będzie się rozwlekało, to byśmy pizzę zamówili. Nadal to wyłączyło. Smacznego, panie Mariuszu. Dziękuję, już zjadłem. Synchronizujmy zegarki, jest 16:45. U mnie też. Mnie też. Kogo jeszcze brakuje? Witam szanowni państwa ponownie. Czy pan radny Juliusz Góraj podtrzymuje złożenie tych swoich dwóch wniosków nadal? Halo, przepraszam panie przewodniczący, słabo słyszałem. Czy podtrzymuję wniosek? Tak, oczywiście. Uważam, szanowni państwo, ja będę jednak pytała po kolei wszystkich państwa ze względu na to, że ten sprzęt cały czas nam tutaj się rwie, a wiem, że mogę wyczytywać z tej listy, bo już tutaj pani kierownik sprawdziła. Także pierwszy wniosek formalny o wykreślenie punktu 5 w paragrafie 15. I wprowadzenie w jego miejsce punktu w brzmieniu, który wskazałem, tak? I wprowadzenie punktu drugiego, tak? Nie, po prostu wprowadzenie punktu w brzmieniu, o którym powiedziałem, czyli w brzmieniu... Czyli tych wniosków nie możemy razem zagłosować, więc szanowni państwo, głosujemy pierwszy wniosek. Nie, nie, nie. Ja zgłosiłem dwa wnioski, ale jeden z nich polega na zastąpieniu określonego brzmienia. Ale panie radny, zgłosił pan dwa wnioski, więc musimy przegłosować dwa wnioski, każdy oddzielnie. Tak, i o to sam wnosiłem, ale jeden z tych wniosków pani przewodnicząca teraz zdaje się rozdzieliła na jeszcze dwa kolejne, a to wypaczało moją intencję, bo chodziło mi o to, żeby mieszkańcy mieli prawo do tego, żeby po prostu swoje zwierzęta znakować chipami. Dobrze, panie radny, przechodzimy do, szanowni państwo, przechodzimy do głosowania wniosku pierwszego, o tym, o którym poinformował nas tutaj pan radny Juliusz Góra. Ja będę to teraz po kolei wyczytywała, szanownych państwa, z listy. Czy pan Andrzej Czapnik jest za, przeciw, czy się wstrzymuje? Jestem przeciw. Dziękuję. Czy pan radny Zbigniew Czarnecki? Przeciw. Dziękuję. Pan radny Grzegorz Delida? Przeciw. Dziękuję. Pan radny Góra Mariusz? Przeciw. Przeciw, tak? Dziękuję. Pan radny Góraj Arkadiusz? Oczywiście za. Dziękuję. Pan radny Góraj Juliusz? Za. Dziękuję. Pani radna Beata Jacyszyn? Przeciw. Dziękuję bardzo. Pani radna Marzanna Kamola? Przeciw. Dziękuję. Pan radny Witold Kiełbasa? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Kosatka Stanisław? Przeciw.
Dziękuję. Pan radny Miśkiewicz Zbigniew. Przeciw. Dziękuję bardzo. Pan radny Mosiniak Zdzisław. Przeciw. Dziękuję. Pan radny Owczarek Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Owczarek Mirosław Antoni. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan radny Perka Ryszard. Pan radny Ryszard Perka. Rysiu, włączył chyba ten kontakt telefoniczny. Prosiłbym, żeby... Nie, nie, mikrofon musi włączyć. Włącz mikrofon, Ryszard. O, pojawił się, dobrze. Czy pan radny Perka Ryszard jak głosuje? Przeciw. Dziękuję. Pani Jolanta Pietrus? Nie usłyszałam. Przeciw. Dziękuję. Pan Jacek Przybówek? Czuję się. Urszula Rozmarynowska jest przeciw. Magdalena Supińska? Nie dorzuciło, jestem przeciw. Przeciw. Marcin Sośnicki? Jestem przeciw. I pan Cezary Szydło? Jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 4 radnych było za i 1 osoba była wstrzymująca, czyli 16 radnych było przeciw. Wniosek przepadł. Przechodzimy do wniosowania, do głosowania drugiego wniosku. Wniosek formalny o zmianę kwoty z 30 tysięcy na 50 tysięcy w paragrafie 18 punkt 6. I znowu, Szanowni Państwo, przepraszam, już nie będę tytułowa radny, tylko będę szybciutko wyczytywała z listy. Andrzej jest za, przeciw, czy się wstrzymuje? Jestem przeciw. Pan Czarnecki Zbyszek? Przeciw. Pan Grzegorz Dolina? Przeciw. Góra Mariusz? Przeciw. Tutaj Arkadiusz. Za. Góra Juliusz. Jestem za. Kacyszyn Beata. Trzymuję się. Kamola Marzanna. Przeciw. Kubasa Witold. Jestem za. Posadka Stanisław. Przeciw. Miśkiewicz Zbigniew. Mosiniak Zdzisław. Przeciw. Owczarek Mirosław. Jestem za. Mirosław Antoni Owczarek. Przeciw. Berta Ryszard. Przeciw. Pietrus Jolanta. Przeciw. Przybyłek Jacek. Przyjmuję się. Rozmarynowska Urszula jest przeciw. Magdalena Supińska. Przeciw. Sośnicki Marcin. Jestem przeciw. Cezary Szydło. Dziękuję. Szanowni Państwo, 4 osoby były za, 2 głosy były, przepraszam, 3 głosy były wstrzymujące, czyli Radka Jacyszyn i tak, i Jacek Przybył. Czyli 2 głosy wstrzymujące, 4 za. Czyli wniosek przepadł. Wniosek przepadł. Pozostali radni byli przeciw. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do głosowania punktu 14, czyli podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Sieradz. Czy są uwagi do treści uchwały? Nie słyszę. Bardzo proszę panią przewodniczącą Magdalenę Słupińską o przedstawienie projektu uchwały. Już przepraszam, tutaj zamieniłam trochę. Muszę skorzystać, ponieważ bardzo proszę. Mnie ze mojego sprzętu. Bardzo proszę. Dziękuję.
Uchwała numer 41 łamane przez 279 łamane przez 2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy miasto Sieradz na rok 2021. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochronie zwierząt uchwala się, co następuje. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Sieradza. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do treści uchwały? Nie. Na uwag wnoszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Czepnik Andrzej. Jestem za. Dziękuję. Kuznicki Zbyszek. Jestem za. Delida Grzegorz. Za. Góra Mariusz. Jestem za. Góraj Arkadiusz. Nie będę popierał tej uchwały. Wstrzymuję się od głosowania. Dziękuję. Góraj Juliusz. Wstrzymuję się od głosu. Jacyszyn Beata. Jestem za. Kamola Marzanna. Jestem za. Kiełbasa Witold. Wstrzymuję się od głosu. Posadka Stanisław. Jestem za. Miszkiewicz Zbigniew. Jestem za. Mosiniak Zdzisław. Jestem za. Owczarek Mirosław. Wstrzymuję się. Owczarek Mirosław Antoni. Jestem za. Perka Ryszard. Jestem za. Pietrus Jelanta. Jestem za. Przybyłek Jacek. Za. Rozmarynowska Urszula jest za. Słupińska Magdalena. Za. Skosznicki Marcin. Jestem za. Szydło Cezary. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza. Edycja trzecia. Komisja Społeczna, Rewizyjna, Kultury i Sportu, Rozwoju, Budżetowa nie wniosły uwag, pozytywnie opiniując projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie słyszę. Bardzo proszę panią przewodniczącą Magdalenę Supińską o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała numer 42 łamane przez 280 łamane przez 2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza, edycja trzecia. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo ochrony środowiska uchwala się, co następuje. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Sieradza. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do treści uchwały? Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Pan Czarnik Andrzej. Jestem za. Dziękuję. Czarniecki Zbigniew. Za. Delida Grzegorz. Za. Góra Mariusz. Jestem za. Góra Arkadiusz. Za. Góra Juliusz. Jestem za. Jacek Brada. Za. Kamola Marzanna. Za. Kiełbasa Witold. Pozytywnie opiniuję. Posadka Stanisław. Jestem za. Miszkiewicz Zbigniew. Jestem za. Mosiniak Zdzisław. Jestem za. Owczarek Mirosław. Jestem za. Owczarek Mirosław Antoni. Jestem za. Perka Ryszard. Jestem za. Pietrus Jolanta.
Jola Pietrus. Jolcia. Jola Pietrus. Jola. Chyba jej się coś zaciął internet. Chyba tak. Za chwileczkę wrócimy do pani Jolanty. Przybyłek Jacek. Jestem za. Ja jestem za. Słupińska Magdalena. Jestem za. Tożnicki Marcin. Jestem za. I Szydło Cezary. Jestem za. Dziękuję. Jeszcze wracam do pani Jolanty Pietrus. Tutaj już pani się połączyła z nami. Jest za. Czyli 21 radnych było za, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą przebudowy drogi powiatowej numer 1751E, ulica Rejmonta. Komisja Rewizyjna Kultury i Sportu, Rozwoju, Budżetowa nie wniosły uwag, pozytywnie opiniując projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Zbigniew Miszkiewicz chce zabrać głos. Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Miszkiewicz. Pani przewodnicząca. Bardzo proszę do mikrofonu, panie radny. Ja tylko jedno pytanie do pana prezydenta, bo na komisji otrzymaliśmy odpowiedź. Ale do mikrofonu, panie Zbyszku, bardzo proszę. Bo bardzo słabo słychać. Staram się mówić. Chodzi mi o ulicę Rejmonta, o którą teraz rozmawiamy. Czy ta ulica będzie miała tylko chodnik, ta dalsza część ulicy Rejmonta, czy też ścieżkę rowerową? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy pan prezydent może nam udzielić odpowiedzi? Jeszcze raz przepraszam, pani przewodnicząca, już się włączam, bo tutaj dyskusję jeszcze prowadziliśmy, bo pracę. Proszę powtórzyć pytanie, bo nie dosłyszałem. Z tego, co zrozumiałam, to pan radny pytał, czy ta ulica Rejmonta będzie miała ścieżkę rowerową. Dobrze, Zbyszku, usłyszałam? Tak, tak. Ja dobrze, o ile dobrze pamiętam z tego, co mówił pan dyrektor Piątek, bo to jest droga powiatowa, to jest to drugi etap tego, co zostało już zrobione, a przypomnę, że ten ciąg pieszo-rowerowy jest na ulicy Rejmonta w dalszym ciągu, dlatego to jest kontynuacja, ona została podzielona na dwie części, ale będzie to analogicznie jak do ulicy Ludowej zrobione. Dziękuję bardzo. Czy ta odpowiedź pana satysfakcjonuje, panie Zbigniewie? Tak, oczywiście, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Dziękuję. Ja w tej samej sprawie pytałem na posiedzeniu jednej z komisji. Uzyskałem nieco inną odpowiedź, ale też obwarowaną takimi zastrzeżeniami, że z tego, co pamiętam i tak dalej. To chyba pan naczelnik udzielał informacji i była informacja, że tylko chodnik bez ciągu pieszo-rowerowego, bo ja trochę w obawie, że będzie to kontynuowane dokładnie w takim kształcie jak poprzednio, jak poprzedni odcinek, czyli no niekomfortowa forma poruszania się przez rowerzystów, bo tam po pierwsze nawierzchnia jest z kostki betonowej, po drugie co chwilę ciągłość tego ciągu pieszo-jezdnego jest przerywana przecznicami i chcąc poruszać się rowerem zgodnie z prawem, to trzeba zsiąść z roweru i rower przeprowadzić przez przecznice, których na trasie jest przecież sporo. I w związku z tym ta komunikacja rowerowa nie jest najlepsza. I z dwojga złego, to szczerze mówiąc chyba lepiej byłoby póki co, gdyby nie było tam ciągu pieszo-rowerowego, a chodnik, bo wtedy rowerzyści nie mają obowiązku korzystania z tak niedogodnej infrastruktury, takiej jak przy Rejmonta czy przy 1 maja. To jest naprawdę uciążliwe. No, a nie spodziewam się, żeby z kolei tam planowano no, odpowiednią infrastrukturę z przejazdami wykonaną z prawidłowej nawierzchni. No ale to uściślimy, bo to naprawdę jest ważna informacja, w jakim kształcie my będziemy finansować te inwestycje. To ja bym chciał, żeby radni, no już rozumiem, że na posiedzeniu komisji można nie mieć pełnej informacji, no ale to chyba po zadaniu przez radnych tego rodzaju pytania, to należałoby zweryfikować, jaki kształt inwestycji mamy w istotnych środkach sfinansować. Chcielibyśmy chociaż wiedzieć, my oczywiście popieramy rozwój infrastruktury drogowej w Sieradzu, nawet gdyby to miało być w niedoskonały sposób, bo zdajemy sobie sprawę, że
że na tym etapie nie mamy na to wpływu, chociaż ja pamiętam, że zwracaliśmy na to uwagę znacznie, znacznie wcześniej, kiedy dyskutowaliśmy o wsparciu tej inwestycji i prosiliśmy o to, ale no chcielibyśmy chociaż wiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent chciałby zabrać głos? Ja rozumiem, że czuję się... Czy pan Tomek, proszę. Zabrać głos? Tak, rozumiem. Czuję się wywołany tutaj do tablicy. Bardzo proszę. Faktycznie na komisji to rozmawialiśmy na temat tej drogi. Powiedziałem, że to jest kontynuacja istniejącego odcinka i tak jak tutaj pan prezydent wspomniał, faktycznie jest to ciąg pieszojezdny. Sprawdziłem, bo faktycznie na tym pasie chodnika po prawej stronie znajduje się również ścieżka rowerowa. Faktycznie, być może ona pozostawia tam jakieś niedogodności, ale jak wcześniej wspominałem, gdy buduje się drogę w terenie niezabudowanym, wtedy mamy większe możliwości wydzielenia dodatkowego pasa pod ścieżkę rowerową. Tutaj jest teren no, ciasny, zabudowany i trzeba jakoś po prostu no, ten teren jakoś połączyć, powiedzmy, tą ścieżkę pieszą, ścieżkę rowerową. Do tego dochodzi zabudowa, gdzie wjazdy do posesji są na różnej wysokości, to faktycznie w jakimś tam stopniu może powodować pewne niedogodności. To innego, myślę, że gdy buduje się w terenie zabudowanym. Myślę, że to, co moglibyśmy poprosić przy okazji tej inwestycji, myślę, że warto, to po prostu, żeby krawężniki przy przecznicach nie były wysokie, tylko zlicowane z nawierzchnią i żeby, bo to już jest kwestia nie tyle inwestycji samej w sobie, co organizacji ruchu, żeby po prostu w ciągu tej drogi dla rowerów no nie było znaków oznajmiających o końcu ciągu pieszo-rowerowego, tylko żeby rowerzyści mogli przejeżdżać przez przecznicę, nie musieli zsiadać ze swoich rowerów, no bo to czyni taką wyprawę kompletnie przykrą, bo a z kolei ktoś, kto chciałby stosować się do przepisów prawa, no to musiałby tak robić, ale to już jakby jest szczegół, który jak sądzę, no możemy o to poprosić, czy zasugerować to ze strony miasta. Myślę, że taka prośba za 1,5 miliona złotych to nie jest bardzo wygórowana. I chociaż tyle uzyskajmy za te środki, które miasto na to łoży. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę, Pani Przewodnicząca, z pewnością to wybrzmi. Zachęcam gorąco do tego, aby korzystać z ObiView Sieradz. Tam widać dokładnie oznakowanie ciągu pieszojezdnego. Możemy dokładnie zobaczyć to, a z pewnością Pan Naczelnik dopilnuje tego, aby w imieniu miasta Sieradza za 1,5 miliona złotych, o które Pan Juliusz powiedział, dopilnujemy, aby te przejazdy były we właściwy sposób dokonane. I tylko przypomnę, że ten projekt jest projektem sprzed kilku ładnych lat, tak, bo chyba w 2016-2017 była oddawana ta pierwsza część i tak jak mówię, to zostało wprowadzone etapowanie i ten projekt ze stosownymi pozwoleniami już był co najmniej 3-4 lata temu zrobiony, dlatego cieszmy się z tego, że ta droga zostanie zamknięta, a tutaj po naszej stronie będzie, żeby dopilnować, żeby stosowne dokumenty do starostwa dotarły i później jakby prosić czy wymagać również za te 1,5 miliona złotych stosownych rozwiązań technologicznych. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Prezydencie, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie słyszę. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Magdalenę Osupińską o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała numer 42 łamane przez 281 łamane przez 2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej numer 1751E ulica Rejmonta na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych uchwala się co następuje. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Sieradza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do treści uchwały? Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę, pan Czapnik Andrzej. Jestem za. Czarnecki Zbigniew. Jestem za. Delida Grzegorz. Jestem za. Góra Mariusz. Jestem za. Góra Arkadiusz. Za. Góra Juliusz. Jestem za. Jacyszyn Beata. Batko, nie usłyszałam. Pozytywnie opiniuję. Dziękuję. Mówcie, szanowni państwo, za. Okej. Okay. Kamola Marzanna. Kiełbasa Witold. Za. Posadka Stanisław. Jestem za. Miśkiewicz Zbigniew. Jestem za. Musiniak Zdzisław. Za. Owczarek Mirosław. Jestem za. Owczarek Mirosław Antoni. Jestem za. Perka Ryszard. Jestem za. Pietrus Jelanta. Jestem za. Byłek Jacek. Jestem za. Ja jestem za. Magdalena Słupińska. Jestem za. Krośnicki Marcin. Jestem za. Jeszcze dwo Cezary. Jestem za. Dziękuję bardzo. 21 radnych głosowało za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy, szanowni państwo, do punktu 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic 1 Maja i Kastawna w Sieradzu. Komisja Rozwoju nie wniosła uwag, pozytywnie opiniując projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę panią przewodniczącą Magdalenę Słupińską o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała numer 42 łamane przez 282 łamane przez 2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic 1 Maja i Krasawna w Sieradzu na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala się, co następuje. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Sieradza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do treści uchwały? Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Pan Czapnik Andrzej. Jestem za. Czarnecki Zbyszek. Jestem za. Delida Grzegorz. Jestem za. Góra Mariusz. Jestem za. Góra i Arkadiusz. Za. Góra i Juliusz. Za. Zbada. Jacyszyn Beata. Widziałem, że została wylogowana. Kamola Marzanna. Za chwilę wróci. Kiełbasa Witold. Za. Posadka Stanisław. Jestem za. Miśkiewicz Zbigniew. Osiniak Zdzisław. Za. Owczarek Mirosław. Jestem za. Owczarek Mirosław Antoni. Jestem za. Perka Ryszard. Jestem za. Pietrus Jelanta. Jestem za. Przybyłek Jacek. Za. Ja jestem za. Słupińska Magdalena. Jestem za. Dziękuję. Sośnicki Marcin. Jestem za. Jeszcze dwa Cezary. Jestem za. Pani radna Beata Jacyszyn połączyła się telefonicznie, też jest za. Stwierdzam, że 21 radnych głosowało za. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wierzbowa Łąkowa, Olendry Dużej Krakowskiej, Przedmieście w Sieradzu. Komisja Rozwoju nie wniosła uwag, pozytywnie opiniując projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Słyszę, bardzo proszę panią przewodniczącą Magdalenę Słupińską o przedstawienie projektu uchwały.
Uchwała nr 42 łamane przez 283 łamane przez 2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wierzbowa, Łąkowa, Olendry Duże i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala się, co następuje. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Sieradza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do treści uchwały? Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Czapnik Andrzej. Jestem za. Czarnecki Zbigniew. Jestem za. Delida Grzegorz. Jestem za. Góra Mariusz. Za jestem. Arkadiusz. Za. Góra Juliusz. Jestem za. Beata Jacyszyn. Jestem za. Kamola Marzanna. Jestem za. Kiełbasa Witold. Jestem za. Posadka Stanisław. Jestem za. Liszkiewicz Zbigniew. Jestem za. Osiniak Zdzisław. Za. Owczarek Mirosław. Jestem za. Owczarek Mirosław Antoni. Jestem za. Perka Ryszard. Jestem za. Pietrus Jolanta. Jestem za. Byłek Jacek. Byłek jest za. Ja jestem za. Magdalena Sobińska. Jestem za. Nicki Marcin. Jestem za. Szydło Cezary. Jestem za. 21 radnych, Szanowni Państwo, głosowała za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Komisja Społeczno-Rewizyjna nie wniosła uwag, pozytywnie opiniując projekt uchwały. Przypominam, że petycja była analizowana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która przygotowała projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały, czyli panią Magdalenę Sukińską. Uchwała nr 42 łamane przez 284 łamane przez 2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji. Na podstawie o petycjach ustawy o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Zobowiązuje się przewodniczącą Rady Miejskiej w Sieradzu do przekazania wnioskodawcy niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do treści uchwały? Nie ma. Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Pan Czapnik Andrzej. Jestem za. Czarnecki Zbyszek. Jestem za. Lida Grzegorz. Jestem za. Góra Mariusz. Jestem za. Góra Arkadiusz. Za. Góra Juliusz. Jestem za. Szyndata. Beatka Jacyszyn. Jestem za. Kamola Marzanna. Jestem za. Kiełbasa Witold. Jestem za. Posadka Stanisław. Jestem za. Miśkiewicz Zbigniew. Jestem za. Osiniak Zdzisław. Za jest. Owczarek Mirosław. Jestem za. Owczarek Mirosław. Jestem za. Kamiszar. Jestem za. Pietrus Jolanta. Za. Przybyłek Jacek. Trzymuję się. Rozmarnowska jest za. Słupińska Magdalena. Jestem za. Stosznicki Marcin. Jestem za. Szydło Cezary. Jestem za. Szanowni Państwo, 20 radnych było za, jedną osobę wstrzymująca. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 20. Sprawy różne komunikaty oświadczenia radnych.
Na chwilę obecną nie ma regulacji, która wydłużałyby termin na złożenie przez samorządowców oświadczeń o stanie majątkowym za 2020 rok. Upływa on 30 kwietnia 2021 roku. W ubiegłym roku termin składania oświadczeń majątkowych wydłużono do 31 maja. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym muszą je złożyć do 30 kwietnia. Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym. I teraz, szanowni Państwo, ja teraz chciałam do Pana Prezydenta się zwrócić, poprosić Pana Prezydenta, jeżeli oczywiście jest taka możliwość, żeby monitorował, poprosił o zwiększenie ilości szczepionek dla miasta Sieradza, bo wiem, że jest ogromne zainteresowanie, a póki co rozmawiałam z jedną z właścicieli, z właścicielek przychodni tych szczepionek, bardzo mało ma otrzymać, a wszystkim nam chyba zależy na tym samym, żeby jak największa ilość osób została zaszczepiona. I wiem, Panie Prezydencie, ukazała się też taka informacja, że rząd proponuje nowe punkty szczepień w samorządach, co najmniej jeden na powiat. Czy Pan Prezydent też w tej kwestii orientował się i czy byłaby taka możliwość właśnie jeszcze jakiegoś kolejnego punktu szczepień zorganizowania tutaj na terenie miasta Sieradza? Znaczy tak, jeżeli mogę Pani Przewodnicząca, to proszę, proszę. Tak, zgadzam się z Panią. Dzisiaj po południu, ja wiem, że są to informacje ogólne, prasowe, ale z racji tego, że Związek Miast Polskich jest miejscem, w którym taka dyskusja się również odbywa, będę posiadał dokumenty strategiczne dotyczące rządowego programu, bo Związek Miast Polskich aktywnie uczestniczy w pracy nad tym dokumentem i z pewnością to, co Pani Przewodnicząca powiedziała, już na ten temat z Panem Sekretarzem rozmawialiśmy, żeby odpowiednie siły i środki zaproponować. Ja tylko mam jedną nadzieję, że tak jak w pozostałych działaniach rząd okaże się na tyle skutecznym, że planowane zwiększenie ilości dawek, które będą trafiały do naszego kraju i tutaj to jest planowane na koniec kwietnia, maj, pozwoli nam taki punkt dodatkowy szczepień uruchomić i absolutnie jesteśmy do tego jakby zapaleni, chętni, gotowi i nie dotyczy to tylko i wyłącznie mieszkańców naszego miasta, ale również i powiatu. Ja bym sobie życzył, żeby dwie rzeczy się spełniły, jakby reasumując to, co Pani powiedziała, żeby tych szczepionek trafiło tyle, żeby nie 50%, jak teraz deklarują mieszkańcy czy miasta, czy kraju, ale 80 czy 90% jednak podjęło to wyzwanie i tych, którzy będą mogli się zaszczepić, żeby się zaszczepiło, żebyśmy jak najszybciej tą odporność zbiorową nabyli, bo widzimy, co się dzieje w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, tam, gdzie ta populacja jest zaszczepiona w bardzo dużej ilości. To, tak jest, wracają ludzie na plażę do normalnego życia, do restauracji, tego pewnie wszyscy sobie życzymy. Jesteśmy do tego przygotowani, jak najbardziej taki akces panu wojewodzie zgłosimy. Bardzo się cieszę. Szanowni Państwo, jeszcze kolejna sprawa. Chciałam tutaj z tego miejsca złożyć wszystkim Wam, Waszym rodzinom, najbliższym, serdeczne życzenia świąteczne. Ja wiem, że i w ubiegłym roku, i w tym roku takie najważniejsze życzenie, które chcę skierować do wszystkich, to jest przede wszystkim życzę Wam mnóstwo zdrowia, mnóstwo cierpliwości, radości z każdego dnia, dbania przede wszystkim o najbliższych. I Szanowni Państwo, kolejna sesja będzie 24 kwietnia. Czy mogę jeszcze poprosić o głos? Bardzo proszę. Ja w imieniu księdza proboszcza Piotra Czopińskiego z parafii Sieradz Męka poproszę mnie o przekazanie w imieniu własnym i parafian serdecznych podziękowań panu prezydentowi, pracownikom merytorycznym, panu Tomaszowi Bakalarkowi i Maciejowi Jeziornemu za pomoc w kwestii organizacji wywozu śmieci z cmentarza parafialnego w Sieradzu Męce, a w szczególności uzgodnień dotyczących umowy na wywóz tych odpadów. Ksiądz proboszcz Państwu radnym, panu prezydentowi, pracownikom Urzędu Miasta składa najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy i zapewnia o modlitwie. Ja również chciałbym panu prezydentowi podziękować za kwestie związane z organizacją tych wywozów odpadów z cmentarza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze raz. Pani Przewodnicząca, jeżeli mógłbym jeszcze złożyć życzenia, to bardzo bym prosił, ja też w swoim imieniu wszystkich pracowników, całego zespołu Urzędu Miasta,
jednostek organizacyjnych. Takie informacje również do Państwa dotrą, ale chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, samych słonecznych dni, żeby udało nam się jeszcze naprawdę nieduży czas, ten trudny okres przeżyć, abyśmy w szczęśliwości i zdrowiu mogli wkroczyć w ten okres letni z ogromną radością. I na koniec po tych życzeniach jeszcze prosiłbym, abyście Państwo stali się również ambasadorami Spisu Powszechnego. Za chwilę ruszamy z projektem Spisu Powszechnego. Są dostępne informacje również przez jednostki kultu religijnego, patrz kościoły, tak, informowaliśmy o tym. Gorąco zachęcam do tego, abyście Państwo byli ambasadorami Spisu, bo to jest bardzo ważny element, raz na dekadę się odbywa. W urzędzie jesteśmy do tego przygotowani, ale również zachęcać proszę za Państwa pośrednictwem do tego, aby dokonać samo spisu. To jest dla nas bardzo ważny element. Liczę na to, że Państwo nas w tym wspomożecie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, spokojnych świąt, radosnych świąt Wielkiej Nocy. Panie Przewodniczący, bardzo proszę, Panie Miku. Oczywiście życzenia dla wszystkich są złożone, ale chciałbym poruszyć jedną taką dość ważną kwestię dotyczącą sesji. Otóż jeżeli na początku sesji 24 zawiedzie znowu system do głosowania, bardzo prosiłbym, żeby Pani Przewodnicząca... Przepraszam jeszcze, sesja? Ale to jest sobota. Ale chwileczkę, Szanowni Państwo, teraz... To jest sobota, jeżeli... Radnemu Mirosławowi Owczarkowi. To bardzo proszę, Pan Mirosław Owczarek teraz mówi. Mirosław Antoni, przepraszam. Nie wiem, do czego odniósł się Pan Kiełbasa, ale to nie istotne, bo nie słyszałem. Także mówię o tym, że jeżeli ten system do głosowania zawiedzie na początku następnej sesji, to bardzo bym prosił, ażeby Pani Przewodnicząca przeszła na system wywoływania imiennie każdego radnego, bo to o wiele przyspieszy nam organizację sesji i głosowania nad poszczególnymi punktami. Tak, 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 Mirku, będziemy robili do tego 15, jak już zauważyliśmy, że tutaj będzie sztankowało, także od przyszłej sesji, czyli od 27, będę wyczytywała z listy i rzeczywiście nam to przyspieszy i ułatwi. Szanowni Państwo, punkt 21, zakończenie obrad. Z uwagi na omówienie przyjętego porządku obrad, zamykam 42. sesję Rady Miejskiej w Sieradzu.